Dzień dobry. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 63. sesję Rady Miasta w Myszkowie. Informuję, iż zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady Rady Miasta są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myszków. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Myszkowa. Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników obrad została podana do publicznej wiadomości. Przypominam, że podczas obrad Rady Miasta obowiązuje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Witam serdecznie wszystkie osoby biorące udział w dzisiejszej sesji, pana burmistrza, panią wiceburmistrz, radnych, kierownictwo Urzędu Miasta, lokalną prasę oraz mieszkańców miasta. Proszę państwa radnych o naciśnięcie przycisku kworum w celu sprawdzenia obecności. Informuję, że na sali obecnych jest 14 radnych. Podejmowane uchwały będą więc prawomocne. Porządek posiedzenia. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2023. Punkt piąty, zamknięcie obrad sesji. Otwarcie sesji, stwierdzenie jej prawomocności nastąpiło. Przechodzimy do punktu drugiego, ustalenie porządku obrad. Informuję, że wszyscy radni otrzymali wniosek burmistrza miasta Myszkowa o zwołanie sesji oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków. Zanim przejdziemy do głosowania projektów uchwał na podstawie paragrafu 18 ust. 2 punkt 6 załącznika nr 1 do statutu miasta Myszkowa, zgłaszam wniosek formalny o odstąpienie od czytania na dzisiejszej sesji projektów uchwał. Jednocześnie informuję, że wszystkie projekty uchwał oraz porządek dzisiejszej sesji są dostępne do wglądu dla mieszkańców na platformie e-sesji przeznaczonej dla mieszkańców na stronie myszkow.esesja.pl. Proszę o głosowanie wniosku. Informuję, że wniosek został przyjęty. Czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków? Znaczy ja już mam jedną uwagę. Tak jak wcześniej przeczytałem, otrzymaliśmy projekt uchwał wraz z uzasadnieniem. Szczerze mówiąc, to bardzo bym prosił, nie wiem, pani, która przygotowała merytorycznie, żeby nam wyjaśniła to uzasadnienie, ewentualnie pani skarbnik, bo są jak dla mnie pewne nieścisłości. Szczególnie, że na dzień 25 kwietnia 2023 roku określono szacunkowy koszt robót
na kwotę 141 208 zł 1 grosz. Komisja była 27 i takiego kosztorysu nie było. Proszę pani przewodnicząca, pani Zofia Szczemska. Ale pani podpisała, mamy uzasadnienie do projektu uchwały. Ja bym chciał, żeby ta pani, która z upoważnienia skarbnika podpisała, pani kierownik, wytłumaczyła nam, skąd się to wzięło. Ja rozumiem, że mamy zadawać pytania, a dopiero potem państwo odpowiecie, tak? Że chronologicznie byłoby to łatwiej, bo jak gdybyście państwo odpowiadali po kolei, dlatego że nie rodziłoby to nowych pytań może, te odpowiedzi, których udzielicie. Ja chciałam zapytać o taką rzecz. 27 kwietnia na komisji przedstawiono nam propozycję zwiększenia kwoty o 150 tysięcy na remont Miejskiego Domu Kultury i przedstawiono nam protokół konieczności, który praktycznie nie istniał. On miał, ja przypomnę, że on miał tylko datę 3 kwietnia, natomiast nie było tam członków komisji wymienionych, nie, oczywiście nie było podpisów, nie było kwoty zawartej w tym protokole. Do tego protokołu przedstawiono nam rozliczenie, na którym tylko i wyłącznie były ołówkiem napisane kwoty, pod spodem oferta 241 i coś, różnica 141 albo 7, bo to różnie można odczytywać, dla jednego będzie to 1, może dla radnych 7, 141 tysięcy czy 7, ale niewyraźnie napisane ołówkiem. W związku z tym mieliśmy i mamy do tej pory wątpliwości. Dnia 28 kwietnia, czyli po komisji, te protokoły zostały uzupełnione o kwoty, a w maju, na początku maja, pan burmistrz zaopatrzył te protokoły w dopisek, proszę o negocjacje. Te negocjacje, jak widać, zakończyły się doskonale, ponieważ ze 150 tysięcy mamy teraz do głosowania tylko już 60. Ja rozumiem, że państwo w uzasadnieniu do obecnej uchwały podajecie, iż zostały nieuwzględnione pewne prace, które wcześniej w tym protokole konieczności były zawarte. Więc mam pytanie, jeżeli prace zawarte w protokole konieczności są pracami koniecznymi, to dlaczego teraz te prace okazują się zbędne? To jest pierwsze pytanie. Drugie, jakie te prace należy uznać za niezrealizowane? Kto podejmował decyzję o tym, że firma nie będzie wykonywać pewnych prac z zakresu przedstawionego wcześniej? Czy istnieje na ten cel sporządzony protokół? Kto był w komisji? Kto oceniał to i kto podejmował decyzję? Nie mamy takich informacji. Tak, i jeszcze jedno, firma nie miała, urząd nie podpisał aneksu z firmą o przedłużenie prac, w związku z tym od dnia, a zakończenie prac miało się odbyć 28 kwietnia, w związku z tym firma miała mieć nałożone kary. Pytam o to, jakiej kwoty te kary zostały nałożone i czy niewykonanie prac, które były zaplanowane w protokole konieczności z 3 kwietnia, nieistniejącym protokole konieczności, ale były one zaplanowane,
nie spowodowały tego, że firma przy wiedzy urzędu no uniknęła po prostu kolejnych kar. To tyle na razie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna, pani Beata Jakubiec-Bartnik. Zwracam się do pana burmistrza. Panie burmistrzu, 23 maja był dyżur w Urzędzie Miasta, który pełnił pan przewodniczący, który nas reprezentuje. Pan przewodniczący był do 17:35. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wpłynął do nas o godzinie 19:01. Chciałam się zapytać, czy pracownicy w Urzędzie Miasta muszą pracować po godzinach, gdyż pan czeka, aż wyjdzie pan przewodniczący, żeby złożyć wniosek, bo to, że pan nas lekceważy, to zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale że pan lekceważy naszego przedstawiciela, to już trochę nie przystoi. Drugie, na poprzedniej sesji zwróciłam się o zwołanie komisji rewizyjnej i o przedstawienie biegłego spoza, aby rozliczyć środki, jakie są wydawane na Dom Kultury, ponieważ jest dużo nieprecyzyjnych dokumentów in blanco, które nam pan przedstawiał. Powoływał się pan na dokumenty, które nie, pani skarbnik powoływała się na dokumenty, które nie istnieją. My jesteśmy zaniepokojeni i dziwimy się, że pan dalej przedstawia nam te 60 tysięcy, gdyż dostawaliśmy przed komisją w kuluarach tutaj informacje, że ma być to 49, to ze 150 na 49, teraz nagle nam pan przedstawia 60 tysięcy co do złotówki. Prosiłabym o panią zastępcę, pani skarbnik, żeby ona nam przedstawiła to, jeżeli jest jedyną kompetentną osobą, która się podpisała pod tą uchwałą, to niech nam wyjaśni cały mechanizm tej kwoty, dlaczego ona spadła ze 150 w ciągu 2 tygodni na 60 tysięcy. Dziękuję. Jak woli wyjaśnienia, to też dyżur pełni, jeżeli się spotkać z mieszkańcami. No. Na moje ręce mogą też uwagi do państwa radnych przekazywać. Proszę pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy. Odpowiadając na zadane przez Państwa pytania, w szczegółach, jeżeli Państwo będziecie mieli jeszcze dodatkowe pytania, odpowie Pani Kierownik, która cały materiał przygotowywała. Procedura zmian w budżecie odbywa się w taki sposób, że do nas kierowany jest wniosek, który zdarza się to i to dość często na budowach, których, że tak powiem, projektant nie ma szans na wykrycie pewnych rzeczy, których nie sposób w całości zinwentaryzować. No i jest, taką sytuację mieliśmy w Domu Kultury. W Domu Kultury dodatkowym aspektem rzutującym na niestety wyższe koszty wykonania poszczególnych etapów jest to, że nie robimy Domu Kultury w jednym etapie. To powoduje, zresztą Państwo byliście w Domu Kultury na takiej wizji, oglądaliście to, to powoduje, że bardzo często musimy budować sposób połączenia nowej infrastruktury w pomieszczeniach nowych ze starymi, żeby cały Dom Kultury mógł funkcjonować i instalacje ze sobą przez okres przejściowy się zgadzały. Dostałem wniosek na to, że brakuje 150 tysięcy złotych, że są roboty konieczne. Normalnie odbywa się to w taki sposób, że powinno być, protokół powinien być, tak jak Państwo tu słusznie zauważyliście, powinien być opatrzony negocjacjami i te negocjacje powinny się zakończyć spisaniem protokołu, a protokół powinien być podstawą do wnioskowania do Państwa i zmianą ewentualnie wartości umowy lub też w ramach umowy można po prostu uznać, że to będzie w ramach rozliczenia końcowego.
Kwestia wszystkich aneksów, jakie do tej pory gmina zawierała, nie tylko na tych robotach, wygląda w ten sposób, że protokoły konieczności określona jest wartość szacunkowa, a później po wykonaniu, po tym szacunkowym są prowadzone negocjacje. Bardzo często w tych negocjacjach udaje się tą kwotę obniżyć. Różnie to bywa, te kwoty czasami są nieznacznie obniżane. Po tej weryfikacji kwoty w wyniku negocjacji moich pracowników i, że tak powiem, przedstawicieli wykonawcy, taka kwota jest jakby kwotą, którą spodziewamy się, że będzie kwotą wydaną. Natomiast po całości wykonania dodatkowo oprócz protokołów konieczności jest końcowe rozliczenie zadania. I teraz ja jakby nie dyskutuję tu z Państwem na temat tych argumentów, które Państwa mogą budzić Państwa niepokój, bo nie powinno być takiej sytuacji, że pośpiech pracownika spowodowany tym, że do dzisiaj musimy rozliczyć dotację w wysokości 450 tysięcy złotych, spowodował, że on po prostu te czynności zdecydował o poprowadzeniu ich równolegle. W związku z powyższym, my wnioskowaliśmy do Państwa o zabezpieczenie kwoty. Mieliśmy różne przypuszczenia co do tego, jaka ta kwota będzie, natomiast mieliśmy póki co sygnał, że to jest kwota około 150 tysięcy, tam było 141 tysięcy. Natomiast później po negocjacjach i po wnikliwej ocenie ta kwota spadła do kwoty 107 tysięcy. I proszę Państwa, to wygląda w ten sposób i może dobrze, że Państwo będziecie zajmować się tym na komisji rewizyjnej, dlatego że dobrze byłoby też, żebyście Państwo z naszym pracownikiem, który wykonywał nadzór, zobaczylibyście Państwo, ilu rzeczy uniknęliśmy i ile rzeczy zaoszczędziliśmy na wszystkich trzech etapach. Dlatego że tak naprawdę my mamy, no co chwilę odkrywamy coś w ścianach w Domu Kultury, a skoro robimy remont, no to nie sposób zrobić remont dla samego remontu, a nie zachować funkcjonalności wykonania tego zadania. Myślę, że na te pytania dotyczące, dlaczego nam się te daty rozwinęły, no to już będzie odpowiadać pani kierownik. Natomiast odpowiadając tutaj na pytania pani radnej Beaty Jakubiec-Bartnik, powiem tak. To nie było lekceważenie nasze pana przewodniczącego, tylko my, wyliczając, że sesję nadzwyczajną zwołuje się w trybie do 7 dni, i trochę bolejemy, że ona jest zwołana dzisiaj, a nie wcześniej, ale rozumiem, że to też kalendarz radnych, bo my tak naprawdę dzisiaj będziemy musieli zostać po tej sesji, zakładając oczywiście, że państwo uznacie, że jednak Dom Kultury należy dokończyć i to zadanie rozliczyć i nie stracić dotacji, to my będziemy dzisiaj musieli jeszcze rozliczać wszystkie kwestie związane z umową i wysłać do Narodowego Centrum Kultury rozliczenie. Było pytanie również o to, Państwo tam chcecie powoływać biegłego, wiem, że rozmawialiście z panią mecenas, więc tu tą kwestię zostawiam Państwa rozmowom. Było pytanie, dlaczego podpisał zastępca skarbnika. W dniu, kiedy sporządzaliśmy wniosek, nie była obecna pani skarbnik. Był jej zastępca, który jest kompetentny do podpisania takich zmian i podpisał te zmiany. Natomiast to nie ma znaczenia, bo Państwo tak bardzo chcecie jakby decydować, kto ma składać wyjaśnienia dla Państwa z Urzędu Miasta. No tu, że tak powiem, każdy, kto ma lepszą orientację, będzie te informacje dla Państwa przedstawiał. Natomiast no to nie jest tak, że Państwo będziecie sobie wybierać, kogo chcecie, żeby on składał wyjaśnienia. Także tu wyjaśniam, dlaczego zastępca skarbnika podpisał się pod tym wnioskiem. Dlaczego wniosek został złożony o godzinie 19? No dlatego, że go przygotowaliśmy, a nasza ostatnia współpraca z ostatnich lat pokazuje, że Państwo wykazujecie niezadowolenie i nie mamy tutaj takiego luzu ze strony Państwa, że możemy na przykład złożyć wniosek, żebyście Państwo wiedzieli, że sesję chcemy złożyć, a na przykład, nie wiem, następnego dnia rano złożyć uzupełnienie do tego wniosku. Państwo na takie coś nie wyrażacie zgody, więc wiedząc o tym, gdybyśmy złożyli wniosek dzień później, a Państwo wyznaczylibyście, Pan Przewodniczący, sesję w ostatnim dniu, czyli w siódmym dniu od naszej prośby, no to bylibyśmy po terminie i mielibyśmy kłopoty z rozliczeniem dotacji. No i dlatego po godzinie 19 my tak naprawdę mogliśmy do 24 ten wniosek złożyć. Natomiast no, pracownicy, bo to dwójka pracowników była zaangażowana w to, żeby posadowić to na sesji i Państwa o tym powiadomić, normalnie zgodnie z kodeksem pracy odbiorą sobie na godzinę.
godziny. Także to tak, tak mniej więcej wygląda. No resztę, jeżeli Państwo macie pytania, to oczywiście pani kierownik przyszła, będzie wyjaśniać. Ja powiem tak, niedobrze się stało, bo nie powinno tak być i nie powinniśmy o tym rozmawiać. To taka generalna konkluzja, jeżeli mówimy o tych kwestiach proceduralnych. Natomiast dzisiaj stoimy przed czymś takim, że my musimy rozliczyć tą dotację. Jeszcze było pytanie pani radnej co do wysokości kary. Ta kara jest ponad 60 tysięcy złotych. To pani kierownik w detalach dokładnie powie. I to wezwanie, ponieważ 20 któregoś zostało jakby dokonane rozliczenie i wtedy firma zakończyła pracę, więc do tego okresu jest przekroczenie terminu, wyliczone za każdy dzień i ta kara została wystawiona, została nota. Jak się firma zachowała, no nie wiemy, ale wysłaliśmy notę, nota została odebrana przez przedstawiciela firmy. Także to wynikało z zapisów naszej umowy. No, reszta w rękach Państwa. Ja powiem tak, wyjaśnianie kwestii tych niedociągnięć proceduralnych najbardziej powinno mieć miejsce, natomiast ja proszę i apeluję do Państwa, żeby nie odbyło się to kosztem Domu Kultury i żebyśmy mogli dzisiaj tę dotację rozliczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pani Beata Jakubiec-Bartnik, adwocem. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji, na której pana nie było, a zastępowała pana pani wiceburmistrz. Pani wiceburmistrz powiedziała nam, że wydawanie środków publicznych jest po ustnym zleceniu i dlatego to bardzo nas niepokoi i budzi nasze wątpliwości, gdyż wydawanie środków publicznych jest po państwa ustnym zleceniu, bo tam chyba w ustawie to jest inaczej trochę, że nie może być ustne zlecenie na wydanie środków publicznych. Sesja jest do odsłuchania, bo to akurat było wszystko nagrywane. Dziękuję. Proszę pani przewodnicząca, pani Zofia Szczemska. Dziękuję. Panie burmistrzu, pan tłumaczy pośpiechem pracownika niewykonanie zamierzonego celu, czyli niewypełnienie powiedzmy protokołu, bo chyba to miał pan na myśli. Do czego ten pośpiech jeszcze może doprowadzić? Może doprowadzić do tego, że pracownik, który jest obciążony dużą ilością pracy, nie dopatrzy tego czegoś, co jest potrzebne, że coś może skutkować katastrofą budowlaną, jeżeli już idziemy w tym kierunku. To nie jest wytłumaczenie, panie burmistrzu. Pan chce nas do tego pośpiechu przez tyle lat przyzwyczajać, w pośpiechu dając nam różne uchwały na ostatnią chwilę, 5 minut przed sesją, żebyśmy jako radni w pośpiechu te uchwały głosowali. Nie chcemy tego robić w pośpiechu, panie burmistrzu. Kolejna rzecz, oszczędność, panie burmistrzu, bo zwrócił pan uwagę, że mamy zauważyć, ile tam oszczędności było, ale oszczędność, panie burmistrzu, nie może tłumaczyć poświadczania nieprawdy. Jeżeli kosztem poświadczania nieprawdy robimy oszczędności, to uważam, że nie tędy droga. Zadałam pytanie, panie burmistrzu, że gdyby nie rezygnacja z pewnych prac, których państwo zrezygnowali, nie dowiedziałam się o protokole, nie dowiedziałam się, zadałam pytania przed chwilą, nie dowiedziałam się, czy sporządzono protokół, kto był w tej komisji. No kara na tą firmę byłaby nałożona większa i może w ogóle nie potrzebowalibyśmy podejmować uchwał. No bo jeżeli w tej chwili jest równo 60 na 60, może to o to chodziło. I panie burmistrzu, jeszcze jedna rzecz. Jak do tego wszystkiego ma się projektant? Projektant zaprojektował, dziwię się projektantowi, że nie przewidział wentylacji mechanicznej, która jest potrzebna, w każdym budynku jest potrzebna wentylacja. W każdym budynku jest potrzebny sufit. Więc naprawdę dziwię się projektantowi, że tego nie przewidział, ale jeśli już nie przewidział, to w takim razie kto odpowiada teraz za te zmiany i kto podpisuje zmiany, które mogą wpłynąć na całość budowy czy całość remontu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani burmistrz.
Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do wypowiedzi Pani Radnej, Pani Beaty Jakubiec-Bartnik. Otóż na poprzedniej sesji powiedziałam, że wykonanie prac odbyło się po ustnym zleceniu, nie wydatkowanie środków publicznych, to tak dla uściślenia. Natomiast jeśli chodzi w tym momencie o wystąpienie Pani Radnej, Pani Przewodniczącej Zofii Jastrzębskiej, otóż Szanowni Państwo, to nie tak, że poświadczono nieprawdę. Prace, które zostały zlecone, prace, które zostały firmie przekazane do wykonania jako prace, które są niezbędne do zakończenia tego etapu inwestycji, zostały wykonane i dzisiejsze zmiany i prośba o zaakceptowanie przyznania tych środków konieczne jest po to, żeby wykonane prace rozliczyć. Mówi Pani również o tym, że gdyby firma dostała więcej kar, to być może to zrównoważyłoby i nie trzeba byłoby podejmować uchwały. Otóż Szanowni Państwo, budżet miasta w ten sposób nie działa. Żeby wydać jakiekolwiek pieniądze, my musimy mieć na to plan i stąd nasza prośba. Do planu brakuje nam tej kwoty, którą Państwu przedstawiliśmy. Natomiast kary, które wpłaci firma bądź te, które potrącimy z faktury, będą stanowiły dochód miasta. To rzeczywiście wyjdzie tak, że tak naprawdę nie wydamy pieniędzy miejskich, ponieważ są naliczone kary. Natomiast jeśli chodzi o zapisy księgowe i rozliczenie budżetu, musi być plan, musi być wydatkowanie i dopiero wpływ. Finansowo nie poskutkuje to akurat w tym przypadku. Natomiast jeśli chodzi o uchwałę, o prośbę o uchwałę o zwiększenie tego limitu, ona jest niezbędna, nawet gdyby kary były w wysokości dużo, dużo wyższej. My tutaj nie możemy w ten sposób kompensować wydatków ponoszonych ze środków publicznych. I jeszcze raz powtórzę, nie wydaliśmy żadnych pieniędzy publicznych po ustnym zleceniu. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ja zadałam pytanie, z jakich prac zrezygnowano, bo gdyby nie te prace, to firma musiałaby mieć nałożone kary. Oczywiście, że ja to wszystko rozumiem, że musi być nota w jedną stronę, nota w drugą stronę. Przepraszam. Nie słyszę. Teraz Pani będzie wyjaśniała? No proszę, to ja poczekam, drugą część pytania zadam potem. Dziękuję. Pytała Pani, z jakich prac została podjęta decyzja o rezygnacji. Jest to określone w protokole konieczności, który no, chyba Państwo też dostaliście. I na przykład ja bywałam na tej budowie i mogę nie wiedzieć o wszystkich drobiazgach, z których zrezygnowano, ale na przykład konstrukcja ram aluminiowych okien, które już wcześniej były zamontowane w Domu Kultury, nie pozwalała na zamontowanie nawiewników okiennych w tych ramiakach. Producent, co chciałabym, żeby Państwo zwrócili na to uwagę, że to się cały czas dzieje, to jest żywy organizm. Taka budowa. Do producenta się zwracaliśmy, producent nie wyraził zgody, wobec czego trzeba było na budowie, na gorąco znaleźć inne rozwiązanie. I to na przykład była rzecz, która nie została wykonana, w zamian za to zostały wykonane w inny sposób te nawiewniki, poprzez nawiercenie w ścianach. I to jest właśnie... Pani w tej chwili o robotach zamiennych. Roboty zamienne, ja nie twierdzę, że nie. To z tego zrezygnowano, ale Pani Radna zadała pytanie, z czego zrezygnowano. To właśnie na przykład z tego zrezygnowano. Pani kierownik, roboty zamienne, a dodatkowe to są całkiem inne rzeczy. Ja wiem, Panie Przewodniczący, że to są inne rzeczy. Tak jak tu już wcześniej to zostało powiedziane, protokół był jeden wspólny. Być może było to uproszczeniem z naszej strony, ale również proszę o zrozumienie. Kontaktujemy się z różnymi wykonawcami i niektórzy wykonawcy nam mówią w ten sposób. Protokół konieczności na papierze śniadaniowym może być na budowie zrobiony. Chyba u mnie na placu, jakby Pani coś robiła. Ale nie proszę nie wierzyć, dlatego... Proszę Panią, powiem Pani tak. Pan burmistrz musi się w tej chwili tłumaczyć.
nie wiem, zawinił czy nie zawinił, w pewnym momencie przyznał rację na to, co państwo dla nas przygotowujecie, bo są to materiały, za przeproszeniem, żenujące. Nie, odbije się to na burmistrzu. Mówię szczerze, jeżeli państwo nam coś przedstawiacie w oparciu o coś, co nie istnieje, czy pani to rozumie, nie istnieje. Nie ma takiego protokołu. A jeżeli się wydaje finanse publiczne, to w oparciu o taki protokół zatwierdzony powinno iść zlecenie. Przynajmniej się tak wydaje. Następne pytanie będę miał do pani skarbnik już. Dobrze. Ma pan całkowicie rację. Za protokołem konieczności powinno iść zlecenie. Przepraszam, jeżeli spowodowałam taki gwałtowny wybuch. Natomiast chciałam powiedzieć, że my tutaj nie mówiliśmy o w tym protokole, czy to są roboty zamienne, niezamienne. Co prawda w nagłówku, jak czytamy już literalnie, wykonanie robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych w kosztorysie. Tak się ten protokół dokładnie nazywał. Ale to chyba nie chodzi o to, żebyśmy się przerzucali na słowa zamiennie, niezamiennie. Chodzi, bo to jest ważna rzecz. Okej. Powiem pani prosty przykład. Jeżeli to, co pani wcześniej powiedziała, jeżeli na przykład zmieniła się polska norma, europejska norma, jeżeli projektant coś zaprojektował, co już nie jest na przykład na dzień realizacji produkowane, wtedy się wykonuje roboty zamienne. I właśnie tu się coś takiego pewnie zadziało. Ja nie odpowiem, czy już zaniechano akurat takich produkcji takich nawiewników, natomiast ich montaż w oknach tego producenta nie spotkałby się, że tak powiem, z jego akceptacją. Trzeba było znaleźć inne rozwiązanie i to była robota zamienna. Inne niewykonane. Niektóre, tu nie chcę, musiałby szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie mój inspektor, który bywał na budowie codziennie, ale niektóre elektryczne również elementy były zmieniane. W drobnym zakresie, bo akurat jeżeli chodzi o protokół konieczności z zakresu robót elektrycznych, to on był w niewielkim stopniu zmieniony. Natomiast takie roboty były. Były i roboty dodatkowe, i roboty zamienne, i roboty niewykonane, o które został pomniejszony zakres. Stąd, bo państwo pytaliście, skąd nagle kwota 60 tysięcy. Tutaj szefowo mówili o 107 tysiącach wynikających po negocjacjach. A te 60 tysięcy to jest kwota, która jest kwotą ponad nasz kontrakt. Czyli z kontraktu zeszliśmy dokładnie 50 485 zł. Czyli to są te roboty pomniejszone. Proszę mi wytłumaczyć, co to jest, proszę panią, negocjacji. Bo jeżeli rozliczamy się kosztorysem powykonawczym, mamy wskazanie podstaw do wyceny, nie wiem, czy o seko cen, czy o wartości kosztorysowe, czyli mamy narzuconą stawkę roboczej godziny, inne składniki cenotwórcze i mamy potwierdzony obiad i co jeszcze negocjujemy? Już panu powiem. Ceny jednostkowe robót, które nie były ujęte w przedmiarze. Nie były ujęte w dokumentacji przede wszystkim. Ich nie było. Proszę panią, jeżeli mamy zamontować jakieś drzwi, których nie było, jest na to pozycja. Ja zaraz odniosę. Ale panie przewodniczący, nie ma tej pozycji. Załączę pani fakturę, że kupiłem drzwi za 1000 zł i pani będzie ze mną negocjowała. Panie przewodniczący, tej pozycji nie ma w przedmiarze, nie ma w ofercie. Myli pani roboty zamienne z robotami dodatkowymi, to są całkiem inne roboty, proszę mi wybaczyć. Firma, która brała udział, została wybrana, zadała państwu 31 pytań. Jedna firma, bo tylko jedna. My jako radni dołożyliśmy 364 tysiące. Państwo mieli 1 050 000 na ogłoszenie przetargu. Rada Miasta dołożyła 364 tysiące. Później państwo przychodzicie o 150. Z tych 150 robi się, nie wiem, sama pani była, 49, 60, 107. Nie ma protokołów, nie ma materiałów. Przecież to wystarczyło, nie wiem, jeżeli coś to powiedzieć, zebrać przewodniczących klubów. Sorry, zawaliliśmy, siądźmy, wybrnijmy z tematu. A państwo dalej brniecie, dajecie nam jakieś
Niekompletne papiery. Teraz pani powiem jako kierownicce. Czy projektant przewidział, czy nie przewidział? Projektant zawarł techniczne warunki wykonania robót budowlanych. Znajduje się to w projekcie budowlanym, wykonawczym. Żeby pani nie szukała, powiem pani, że na 72 stronie. I tam jest pisze, przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją wykonawca powinien przeanalizować dokumentację projektową z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne z producentami i dostawcami. Nie będę dalej czytał, ale jest jeszcze jedno bardzo ważne zdanie. W warunkach, które projektant narzucił do odbioru, wszelkie prace związane z projektowaną inwestycją należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych w odpowiednich specjalnościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 72, żeby pani nie musiała szukać. Czy ja mogę teraz odnieść się? Te drzwi, o których pan przewodniczący mówił, nie funkcjonowały w przedmiarze. Ich nie było, dlatego tę cenę jednostkową trzeba było negocjować. No niech będą już te drzwi tym przykładem. To była cena, robota, którą trzeba wykonać, a nie ma na niej ceny w ofercie, wobec czego musimy, wykonawca nam daje propozycję tej ceny i my ją negocjujemy, bo uważam, że jest zbyt wysoka. Na tym, wracając do pytania, polegają te negocjacje. To są negocjacje cen. Negocjowane są tylko i wyłącznie ceny, które wcześniej nie funkcjonowały. Ich nie było, wobec czego nie można by rozliczyć tego w oparciu o ofertę wykonawcy. To są negocjacje. Proszę pani Beata, jak jest Bartni. Pani... Ja przepraszam, ale ja chciałam jeszcze dokończyć moje pytanie. Odnosząc się do pani wypowiedzi, pani kierownik, to ja nie wiem, czy są tu kilka takich elementów zawarte. Pani żartuje, pani parafrazuje, pani mówi poważnie. Ja nie wiem, do której części wypowiedzi mam się rzeczywiście odnieść poważnie. Wracam do tego, co już powiedziałam tutaj, że przedstawiono nam na komisji 27 kwietnia protokół, dokumenty, które nie istniały. A ten protokół, numer tego protokołu z dnia takiego i takiego ujęty był w uzasadnieniu do uchwały. Czyli jeżeli był protokół, który nie istniał, to czy pani skarbnik rzeczywiście powinna się pod tym podpisać? Chyba, że nie wiedziała, pod czym się podpisuje. I jeszcze pytanie. Też pani odpowiedziała tutaj, że nie, ja nie odpowiem. No to kto nam ma odpowiadać, bo my zadajemy pytanie i cały czas nie uzyskujemy odpowiedzi. Proszę odpowiedzieć w punktach. Proszę mnie posłuchać, panie kierownik, ponieważ no nie wiem, czy pan burmistrz, bo rozmawiacie państwo ze sobą i nie odpowiecie mi na pytanie znowu, bo w pośpiechu no nie usłyszycie tego pytania. Proszę mi wymienić, jakie były roboty dodatkowe? 1, 2, 3, 4, 5. Proszę pani Beata Jakubiec-Bak. Pani kierownik, pani powołuje się na protokół konieczności, tu jak zerkam, z 28 kwietnia, tak? Z kiedy jest ten protokół? Z 28 kwietnia, tak. Dobrze. Czyli 27 kwietnia dostaliśmy kosztorys powykonawczy in blanco z adnotacją ołówkiem na 149 208,1 grosz, czyli różnica już jest w ciągu jednego dnia 89 208. Nadmieniam, pani kierownik, panie burmistrzu, że wszystkie te papiery in blanco posiadamy. Bo żeśmy sobie tutaj zrobili screeny z tych wszystkich dokumentów, które zostały nam przedstawione, na które się powoływaliście do tej ustawy, w którą wprowadziliście nas świadomie w błąd. I chciałabym zapytać, te nieszczęsne drzwi, to kiedy zostały wstawione? Między 27 kwietnia po tej kwocie 149 tysięcy i czy one uczyniły taką kwotę 90 tysięcy złotych? Bo widzę, że brniecie państwo, lepiej może mniej mówić, bo to naprawdę jest wszystko nagrywane i...
pogrążacie się sami. Proszę pan rad... Przepraszam. Tak, państwo chcieli, żeby... Proszę. Macie państwo, dostaliście protokół konieczności, który nadal funkcjonuje, w zasadzie dwa nawet. Jeden protokół konieczności wykonania robót dodatkowych nazwany, to jest protokół numer jeden, my go określamy, protokół konieczności numer dwa. W obu tych protokołach one są podpisane i nie uległy zmianie. Roboty, o które tutaj pani przewodnicząca pyta, które są robotami dodatkowymi bądź zamiennymi. Wszystkie, które tu zostały uwzględnione, są w tych protokołach. Drzwi, które tu później się pokazują, to był przykład, przecież to pan przewodniczący zaproponował, więc drzwi żadne nie zostały zamontowane, więc nie wypowiem się co do drzwi kiedy, bo ich nie ma takiej pozycji. Natomiast wszystkie, no ale, ale to pewnie normalnie są w kosztorysie, bo pewnie były montowane drzwi, chociażby do węzła cieplnego na pewno. Nie bywałam codziennie. Nie codziennie, mój inspektor był codziennie. Nigdy nie powiedziałam, że codziennie. Ja nie powiedziałam, że niestety codziennie nie byłam. Mój inspektor tak. To z których robót zrezygnowano? Z których robót zrezygnowano? Dlaczego, jeżeli one były konieczne? Wie pani, powiem tak, bardzo trudno będzie na podstawie, mnie w tej chwili na podstawie protokołów konieczności wyszczegółowić pani ilości robót, które zostały niewykonane bądź tam ich zrezygnowano. O jednych powiedziałam, bo akurat w tym uczestniczyłam. Natomiast myślę, że jeżeli państwo no, macie taką wolę i chęć, możemy przedstawić kosztorysy powykonawcze z podziałami pewnymi i będziecie państwo widzieli kosztorysy przed, te, które... Pani kierownik, ale jeżeli z czegoś zrezygnowano, to fachowiec musiał wiedzieć, nie wstawiaj tego okna. I to musi gdzieś być ujęte, pani kierownik. Jest ujęte, ależ to jest ujęte. Czyli pytam, z jakich robót zrezygnowano? Dodatkowych. Z dodatkowych nie zrezygnowano żadnych. Bo to jeżeli... znaczy, no to się mija w takim układzie państwo, przepraszam bardzo, państwo zaprzeczacie sami sobie. Ponieważ pan... jeżeli nie zrezygnowano, to tutaj jest napisane, że zostało to zweryfikowane i umowa przewidywała rozliczenie powykonawcze, co skutkowało koniecznością pomniejszenia kwoty zaplanowanej w umowie o roboty niewykonane lub wykonane w mniejszym niż pierwotnie zaplanowano zakresie. Tak, ale to nie są roboty dodatkowe. Roboty dodatkowe, właściwie to są roboty, których nie ma, to co mówiłam, nie ma tych pozycji przedmiarowych, nie można się do nich odnieść. I to są te rodzaje robót. Natomiast roboty wynikające z rozliczenia, no to są po prostu, jest pozycja przedmiarowa na to. Przedmiar był, nie wiem, na 100 metrów, a wykonanie jest 120 albo 80. I to są różnice powykonawcze. Na plus, na minus. Pani kierownik, proszę mi dać przykład roboty, roboty, obojętnie jakiej roboty, do której nie można się odnieść. Przykład roboty, do której nie można się odnieść. Nie rozumiem, pani tak powiedziała. Co nie można się odnieść? Nie można się odnieść do pewnych robót, pani powiedziała. Na przykład te nawiwniki. Proszę? Na przykład te nawiwniki. Nie można, nie było jej w przedmiarze podstawowym, ofertowym firmy, bo zostały wykonane w inny sposób. Czyli nie ma takiej pozycji w przedmiarze, która by mówiła o nawiewnikach, które faktycznie zostały zamontowane, bo był inny sposób ich montażu w ramie okiennej, a teraz są zamontowane poprzez nawiercenie w ścianie. Czyli była to robota zamienna, a nie dodatkowa, pani kierownik.
Pani burmistrz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy i Szanowni Gości. Ja mam taką propozycję, żebyście Państwo jednak zadali pytania, my je odpowiemy, bo w tej chwili zaczyna to robić jak śledztwo. A tak tu słusznie słyszałem taką uwagę Pani Beaty Jakubiec-Bartnik, od tego jest Komisja Rewizyjna i na tej Komisji Rewizyjnej Państwo będziecie tą sprawę badać. To jakby jedna rzecz i też mam taką prośbę o powściągliwość, bo póki co to jeszcze nie zostaliśmy za to skazani. Natomiast Państwo wskazujecie na nieprawidłowości. Ja nie zaprzeczam, że te nieprawidłowości nie miały miejsca. Natomiast sformułowania, że świadomie coś zatailiśmy, że świadomie coś zrobiliśmy, że burmistrz za to odpowie, bo takie tutaj padają słowa, to może jeszcze za wcześnie na takie werdykty. Możliwe, że tak będzie. Możliwe, że tak będzie, że ktoś będzie odpowiadał za to materiał, który Państwo dostaliście, a powinien być przedstawiony zupełnie inny. Otwieram, że tak powiem, tutaj się przed Państwem, natomiast bardzo proszę, że istotą tej dyskusji jest to, że my chcielibyśmy rozliczyć dotację na Dom Kultury i w tej chwili mamy, że tak powiem, drobiazgowo zrobione wyliczenia, drobiazgowo to zrobione. Jeżeli teraz Państwo wejdziecie w materię, że będziecie o każdy drobiazg w tych kosztorysach pytać, no to rozciągnie się nam ta dyskusja na kilka dni, a nie podejmiemy tego stanowiska, które jest istotne dla gminy i dla Domu Kultury. A burmistrza i pracowników burmistrza będziecie Państwo mieli okazję jeszcze rozliczyć. Także gorąca prośba, jeżeli moglibyśmy zająć się tą merytoryczną stroną i nie ferować wyroków, bo mogą być one prawdziwe, ale nie wiemy jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, to nie są wyroki, tylko to jest odnosienie się do Państwa uzasadnienia, do projektu uchwały. Bo ja mam pytania cały czas do uzasadnienia do projektu uchwały. Może lepiej by się stało, jakby ten kosztorys był załączony tutaj, nie wiem. A tak to powołujecie się na dokumenty, które nie istniały. Kosztorys jest dostępny w każdej chwili. Tak? Stawiacie Państwo nas, może inaczej, odwrócę pytanie, czy do Pani Skarbnik, czy do Pani Mecenas. Mamy dofinansowanie 450 tysięcy, tak? Czy, nie wiem, czy to jest, po pierwsze celowe, podmiotowe, przedmiotowe dofinansowanie, bo to też troszkę wynika jakby z rozliczeń. Proszę mi powiedzieć, czy dotację można rozliczyć w kwocie równej dotacji, czy trzeba rozliczyć całe zadania, wydatkując dodatkowe własne środki? Takie jest moje pytanie. Proszę Państwa, więc zapis umowy mówi tak. Termin wykonania zadania ustala się od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 30 maja 2023. Poprzez wykonanie zadania rozumie się wykonanie rzeczowe zadania zakończone podpisaniem przez zleceniobiorcę końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, przyjęcia dostaw lub usług oraz wykonanie finansowe zadania z uwzględnieniem paragrafu 4 umowy, w tym realizację wszystkich płatności. Czyli w tym momencie, aby uznać za zakończoną realizację zadania, musimy dokonać wszystkich płatności dotyczące tego zadania. Czyli rozumiem, że wszystko, cała, nie wiem, już wszystkie dokumenty są już przygotowane, tylko jakby decyzja w tej chwili Rady, tak? Proszę Pan Adam Zaczkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście. Żebyśmy mogli mówić o rozliczeniu inwestycji prawidłowym, to ona powinna być też prawidłowo zrealizowana. Mamy tutaj całą masę nieprawidłowości i to nie jest tak, Panie Burmistrzu, że to dopiero wykaże kontrola, bo część z nich już została wykazana. I możemy śmiało, z pełną odpowiedzialnością mówić o nieprawidłowościach przy tej inwestycji. Chociażby opierając się na tym nieistniejącym dokumencie, który Państwo
się podpieraliście i co zostało wykazane już ponad wszelką wątpliwość. I to jedna rzecz. Dyskutujemy tutaj o kwestiach robót dodatkowych i robót zamiennych i to oczywiście myślę, że szczegółowo wykaże kontrola, natomiast to, co dzisiaj już możemy powiedzieć po tym, co zobaczyliśmy w dokumentach, które Państwo przedstawiliście i po tym, co mówicie nawet tutaj dzisiaj na tej sali, wynika jasno, że inwestycja została zrealizowana w sposób nieprawidłowy i środki, które zostały de facto zakontraktowane, zostały zakontraktowane w sposób nieprawidłowy i nie powinny być w ten sposób realizowane. W zakresie robót dodatkowych, bo tu, Szanowni Państwo, trzeba rozgraniczyć dwie kwestie. Roboty dodatkowe, które są, tak jak Pani Kierownik powiedziała, wynikiem nieprawidłowo, może nieszczegółowo, niedokładnie wykonanych przedmiarów robót, a roboty dodatkowe, które wykraczają poza zakres inwestycji objętej zamówieniem publicznym. I z protokołu numer jeden tego dziwnego protokołu, który ma dwie daty, datę chyba rozpoczęcia jego pisania określoną na 3 kwietnia i datę zakończenia jego podpisem pana burmistrza z wnioskiem o negocjacje z dnia, który wykracza poza zakres terminowy realizacji umowy, na to też zwracam uwagę, bo protokół został przez pana burmistrza podpisany 3 chyba maja, a umowa była do 30 kwietnia. I on opiewa na roboty budowlane, które jak zostało wskazane w tym protokole, w punkcie 7, dotyczy konieczności wykonania niżej wymienionych robót dodatkowych nieobjętych ofertą przetargową. Roboty dodatkowe nieobjęte ofertą przetargową podpadają pod artykuł 455 Prawa Zamówień Publicznych, który mówi o możliwości zlecania robót dodatkowych bez prowadzenia nowego postępowania w trybie Prawa Zamówień Publicznych, ale z określonymi uwarunkowaniami i z określonymi wymaganiami dotyczącymi tego zlecenia. I to, o czym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, czyli naruszeniu PZP, naruszeniu ustawy o finansach publicznych, bo zlecanie robót dodatkowych nieobjętych postępowaniem przetargowym, słownie, jak to powiedziała pani burmistrz, z określeniem kwot, które mają być wydatkowane, bez zlecenia, bez aneksu do umowy wymaganej prawem zamówień publicznych, jest niezgodne z prawem po prostu. Więc jak my możemy mówić teraz o zapłaceniu za roboty dodatkowe, które wykraczają ponad postępowanie, poza postępowanie, na które nie ma dokumentów? Te roboty powinny być zgodnie z przepisami, jeszcze kodeks cywilny o tym mówi, w jaki sposób roboty budowlane w rozliczeniu kosztorysowym się realizuje. Powinny być przygotowane, zgłoszone przez wykonawcę, przeanalizowane, powinien być sporządzony aneks do umowy, a podpisanie tego aneksu powinno być poprzedzone zabezpieczeniem dodatkowych środków na te inwestycje. Ja nie widzę problemu, żeby rozliczyć podstawowe roboty, które są wykonane, jak Państwo pokazujecie, po terminie co prawda, ale są wykonane w ramach umowy podstawowej i rozliczyć dotacje z grantodawcą. Bo one, przynajmniej tak wynika z tych dokumentów, które Państwo przedstawiliście, bo ja nie mam pewności, czy to tak rzeczywiście zostało wykonane, ale to tak jak powiedziałem, myślę, że kontrola wykaże, jeśli nie komisji rewizyjnej, bo komisja rewizyjna no nie ma fachowców w zakresie kontroli, to może kto inny, ale myślę, że to zostanie wykazane. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o naruszeniu przepisów, o tym, że Państwo mówicie, że musiały być wykonane dodatkowe roboty z innych etapów, czyli wykraczające poza postępowanie. Okej, jeżeli tak wynikało z dobrej praktyki budowlanej,
to mogło to być tak zrobione, ale nowym zleceniem. Tak to nie zostało wykonane, w związku z czym mamy pełne prawo do tego, żeby kwestionować wydatkowanie dodatkowych środków, bo jeżeli mówimy o robotach dodatkowych wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w przedmiarach i robotach zamiennych, które wynikają z protokołu numer 2, to one nie wymagają ponoszenia dodatkowych kosztów. Więc po co mieszać te dwa pojęcia i po co w dotacji próbować rozliczać roboty, które w ogóle nie dotyczą tej dotacji, bo ona została złożona na konkretny etap, a te prace wykraczają poza ten etap. Więc państwo dodatkowo jeszcze komplikujecie sytuację i pogrążacie się, tak jak tu powiedzieli już przedmówcy, pogrążacie się coraz bardziej. Przypomnę jeszcze raz, że mówimy o zleceniu prac po zakończeniu umowy. Jak to jest w ogóle możliwe, że zleca się pracę protokołem, który zostaje sygnowany, jakby zatwierdzony przez burmistrza miasta po terminie realizacji umowy? A przecież umowa też określa precyzyjnie, kiedy powinno być zgłoszenie odbioru, kiedy można które etapy, czy które czynności wykonywać. Ja uważam, szanowni państwo, że rozliczenie powinno być przygotowane zupełnie inaczej. Nie ma żadnych przeszkód, żeby rozliczyć te inwestycje w sposób prawidłowy, w terminie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. A czy te koszty są, czy powinny być poniesione, to uważam, że wykaże kontrola Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan radny, pan Tomasz Załęcki. Dziękuję, panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy radni i mieszkańcy. Dzisiaj mieliśmy podjąć decyzję na temat zwiększenia środków na Dom Kultury. Ja tylko przypomnę, że podobnie było ze sprzedażą działki na Będuszu. No nie można podejmować decyzji, jeśli temat jest tak zagmatwany. Widzimy, że są niezgodności, są problemy. No byłoby taką decyzją bardzo nieuzasadnioną, gdybyśmy dalej zwiększali środki, widząc, jakie są nieprawidłowości. Ja może powiem tak. Budynek Domu Kultury został oddany do użytku bodajże w 1967 roku. To nie jest budynek, który ma 150 lat. To nie jest budynek, który jest bardzo, bardzo stary i nie znamy jego dokumentacji. Tutaj słyszę argumenty, że nie było czegoś w projekcie, że jakaś konstrukcja była nieznana, że dużo było poprawek. Przecież to jest budynek, który ma, że tak powiem, kilkadziesiąt lat, jest w dobrym stanie, jest cała dokumentacja techniczna, czyli projektant i inwestor, podejrzewam, że mieli cały dostęp do tej całej dokumentacji. Można było wiele rzeczy przewidzieć. Mówienie teraz, że są dodatkowe koszty, które nie były wcześniej wykazywane, no to tak troszkę to źle wygląda, tak? Jeszcze raz powtórzę, gdyby to była kamienica 450 lat, nie byłoby dokumentacji, wtedy możemy się spodziewać różnych rzeczy, tak? Że są jakieś ściany, które trzeba zrekonstruować, poprawić. No tutaj takiego czegoś nie ma. Dobrym wyjściem z sytuacji jest wstrzymanie, że tak powiem, zwiększenia środków, dopóki nie będzie wyjaśniona cała ta sytuacja, która bardzo źle wygląda. Ja tutaj tylko powiem, że temat, który tutaj dzisiaj jest, to powinien być omówiony na komisjach, bo tak na sesji omawiać gniazdka, wtyczki i jakieś tam drobne rzeczy, to chyba nie ten temat. Natomiast jeżeli jest jakieś podejrzenie przestępstwa przez, nie wiem, architekta, projektanta, no czy jakieś niezgodności, to trzeba zgłosić do wyjaśnienia, a komisja, która ma powstać, aby to wyjaśnić, dobrze byłoby, aby była niezależna i złożona z ekspertów, tak, bo no nie wszyscy mają wiedzę budowlaną, żeby te tematy wyjaśniać. Ja tylko powiem w ten sposób, że wydaje mi się, że można dochodzić, jeśli okazuje się, że są
jeżeli okazuje się, że projekt był źle skonstruowany i pokłosiem tego projektu są wszystkie te problemy z remontem Domu Kultury, to są od tego przepisy prawa, gdzie można wziąć, prosić o odszkodowanie, czy domagać się do tego, aby ktoś poniósł jakieś konsekwencje. No nie może być tak, że ktoś jakiś bubel prawny zrobi, a my później będziemy przez kilkanaście miesięcy remontować niezgodnie z prawem Dom Kultury, tak? Ja tylko to przypomnę, te toalety, gdzie były budowane w starej technice, czy tak jak tutaj mówiła pani radna, brak wentylacji tam, gdzie powinna być. No to są pomieszczenia usługowe, są pewne normy, przepisy prawa, które zobowiązują architekta, projektanta do tego, aby tego wszystkiego przestrzegać. I takie kwiatki, które teraz wychodzą, no nie powinny mieć miejsca. Jeżeli my mamy problem z remontem Domu Kultury, który nie jest jakimś wielkim gmachem, dużym budynkiem, no to gdzie tutaj budować jakieś większe inwestycje? No to skończy się na tym, że będziemy tutaj na sesji omawiać większe problemy. Także no, wydaje mi się, że temat jest do wyjaśnienia i proszę się nie dziwić, że radni o to pytają, bo nic gorszego nie ma, jeżeli jest brak informacji, niejasne informacje, albo takie, gdzie musimy dopytywać, prosić o wyjaśnienie. To stwarza takie sytuacje podejrzenia i potem robi się taka sytuacja, jaka dzisiaj jest. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem, pani burmistrz się zgłosiła, czy tak? Proszę pani. Szanowni Państwo, może zacznę od tego, że jeżeli Państwo pytacie, czy wolelibyśmy pracować z dużym komfortem czasowym w taki sposób, że na wszystko mamy czas, że możemy decydować o pewnych rzeczach w przeciągu tygodnia czy miesiąca, że możemy zwołać wszystkie konieczne komisje, żeby każdą rzecz, która dzieje się na budowie, wytłumaczyć dokładnie Szanownej Radzie. Jeżeli pytacie Państwo, czy tak wolelibyśmy, to tak. Wolelibyśmy. Wolelibyśmy mieć nieokreślony bliżej tak krótki czas na realizację inwestycji, bo zwróćcie Państwo uwagę, kiedy piszemy wnioski, kiedy otrzymujemy dofinansowanie, kiedy prowadzimy postępowanie przetargowe, kiedy zawieramy umowę i w jakim czasie zobowiązujemy się skończyć poszczególne inwestycje. Szanowni Państwo, my tego nie wymyślamy. Żeby korzystać ze środków zewnętrznych, trzeba się dostosowywać do warunków konkursu. W tym akurat przypadku wiecie Państwo doskonale, że ten etap, o którym rozmawiamy w tej chwili, to jest pierwsza część trzeciego etapu. To nie tak, że my zamawiając dokumentację projektową na Dom Kultury, zamówiliśmy ją w podziale na 5 etapów, 7 etapów, 3 etapy. Nie. Zamówiliśmy dokumentację projektową na modernizację całego Domu Kultury. Co się potem zadziało? Potem składaliśmy prośbę o dofinansowanie do remontu całego Domu Kultury. Niestety nie dostaliśmy takich pieniędzy, które wystarczyłyby na realizację tej inwestycji w całości. Dzieliliśmy to na etapy, pracując na dokumencie już oddanym, który na etapie projektowania nie był zakładany do realizacji w etapach. Jaką to powodowało sytuację? Ano taką, że biorąc pod uwagę ilość pieniędzy, które dostaliśmy w poszczególnych etapach, to było omawiane dokładnie na poprzedniej sesji, pokazywałam, na jakie kwoty zawieraliśmy umowę, jakie potem były zawierane aneksy, jakie ostatecznie rozliczenie powykonawcze i nie ma nic innego w trzecim etapie numer jeden, a mianowicie rozpoczęto realizację jednego z etapów, który poniekąd sztucznie, dlatego że chodzi o to, żeby wydzielić z projektu część, która będzie już funkcjonowała, która będzie możliwa do wykorzystania, bo tak zakłada projekt, że oddawana część musi być wykorzystywana. To nie dało się zrobić tak, drodzy Państwo, na etapie i aplikowania o środki i potem realizacji, że na przykład w całości wymieniamy ogrzewanie w Domu Kultury. I wtedy rzeczywiście od początku do końca zrealizowalibyśmy ten etap. On byłby najprawdopodobniej z mniejszą ilością robót zamiennych czy dodatkowych, z tego względu, że stanowiłby zamkniętą całość ogrzewania.
Tutaj musimy każdą część łączyć z opisem merytorycznym i z tym, co uzyskamy, jeżeli chodzi o przystosowanie sal, o wykończenie tych sal, o to, że zwiększy się nasza propozycja kulturalna, nasza oferta pracy Domu Kultury. I tak to, Szanowni Państwo, jest robione. W związku z tym, przy tym wydzielaniu zdarzają się takie sytuacje, że projektant nie do końca określi, że pewne rzeczy, które są konieczne do wykonania, przechodzą z innych etapów. O tym mówiłam na komisji, o tym mówiłam na poprzedniej sesji i to powtarzam jeszcze raz. Byliście Państwo w Domu Kultury, widzieliście na przykład, jakie zostają podłączenia, że jeden grzejnik zostaje stary, a wyprowadzone już są z nowej sieci rurki do tego pomieszczenia po to, żeby nie niszczyć ściany, która w sąsiednim pomieszczeniu już została wykonana. Jeżeli chodzi o porównanie dokładne tego, co zostało zaplanowane na etapie ogłaszania przetargu, a to, co zostało rozliczone powykonawczo, oczywiście możemy udostępnić tutaj kosztorysy zarówno wstępne, inwestorskie, jak i potem te ofertowe, które były składane do przetargu, jak i te, które są kosztorysami powykonawczymi. Szanowni Państwo, to wszystko jest do sprawdzenia. Jeśli chodzi o rozliczenie projektu, posługujemy się tą samą umową, którą przed chwilą zacytowała Pani Skarbnik. My rozumiemy rozliczenie jako rozliczenie całości, nie tylko, czyli całości wykonanych prac. Jaki będzie efekt, jeżeli zrobimy tak, jak przedstawił to radny pan Adam Zaczkowski? Nie wiem. Natomiast nie mogę się zgodzić, jeśli chodzi o to, co jest mówione na temat konieczności wykonania robót. Szanowni Państwo, ręczę za to, że wszystkie roboty, które zostały wykonane w Domu Kultury, były robotami niezbędnymi do zakończenia tego etapu. Niezbędnymi, Szanowni Państwo. Były to roboty nieprzewidziane, rzeczywiście, ale nie ma takiej sytuacji, że my chcemy płacić za roboty, które tam nie zostały wykonane. Protokół, który Państwo otrzymaliście, który 3 kwietnia nie był podpisany, nie zawierał informacji nieprawidłowych. One rzeczywiście były niedoprecyzowane, rzeczywiście działo się to już później, natomiast wszystkie te prace na obiekcie MDK-u były oceniane na bieżąco. Konieczność ich wykonania była oceniana na bieżąco. To nie tak, że my zgadzaliśmy się na wykonywanie jakichś prac, bo tak chciał wykonawca, tak chciał podmiot, który jest na placu budowy. Takich sytuacji nie było na realizacji tej inwestycji. Drodzy Państwo, przecież Dom Kultury nie jest daleko. Przecież Państwo możecie zobaczyć. To są sytuacje, które jeszcze da się ocenić w tym momencie na placu budowy. Jeśli chodzi o prace niewykonane, no o czym mówimy? Ano o tym, że to są inne ilości zużytych materiałów, inne ilości położonych sieci i stąd na minus weryfikacja kosztorysów powykonawcza. Natomiast na plus macie Państwo przedstawione, co dodatkowo zostało wykonane, co było konieczne do wycenienia. Dlatego jeszcze raz podkreślam, nie ma takiej sytuacji, że jakiekolwiek pieniądze, które zostały wydane na Dom Kultury, wydane były w sposób taki, że płaciliśmy za roboty niewykonane. Wszystkie te roboty były niezbędne, konieczne do zakończenia inwestycji. To, że były niedociągnięcia formalne, proceduralne, rzeczywiście tak było, bo protokół z dnia 3 kwietnia był dokumentem niepodpisanym, co nie znaczy, że na nim się nie pracowało, co nie znaczy, że te kosztorysy, które Państwo otrzymaliście z dopiskami ołówkiem, nie były analizowane. Otóż były. Jeszcze raz mówię, wszystkie prace, które tam zostały wykonane, są niezbędne do zakończenia tego etapu inwestycji. Dziękuję bardzo. Z całym szacunkiem, Panie Burmistrze, dziękuję Pani za wypowiedź, ale protokół, który nie jest podpisany, on nie istnieje, jak dla mnie, w świetle prawa. I my mamy zdjęcie tego protokołu. Mamy zdjęcie kosztorysu na te 141 tysięcy. Ja go mogę przeliczyć i się założę z Panią, że nie wyjdzie ta kwota.
Jak to nigdy nie wyjdzie? Jeżeli jest coś zatwierdzone, to co, o czym państwo mówicie? I mamy zdjęcie, ja bardzo proszę o przesłanie mi tego zdjęcia, ja się poświęcę i przeliczę to. Szanowni państwo, my nie chcemy zaprzeczać faktom. Te dokumenty są równie... Pani burmistrz, jeżeli nam się... Skąd się to wszystko wzięło? Jeżeli państwo by nam dali na komisji podpisany protokół z 3 kwietnia z podpisami, jeżeli państwo by nam dali kosztorys nawet zatwierdzony na te 141 tysięcy, nikt by tego nie sprawdzał. A jeżeli państwo nie dajecie materiałów, to z całym szacunkiem, jakby mamy wierzyć, że wcześniej nie byliśmy oszukiwani? No z całym szacunkiem. Ja w tym momencie przestałem w to wierzyć, jeżeli takie dokumenty mi się daje. Szanowni państwo, ani teraz, ani nigdy wcześniej nie byliście państwo oszukiwani. Dostaliście rzeczywiście państwo materiały, które były niepodpisane, ale nie były to materiały nieprawdziwe. To są materiały, na których wtedy pracowaliśmy. Nie powinna taka sytuacja mieć miejsca. Rzeczywiście powinniście państwo dostać już ostateczną wersję zarówno protokołu, jak i kosztorysu. To nie miało miejsca, co nie zmienia faktu. Podkreślam jeszcze raz, że nie pracowaliśmy na tych materiałach i że prace, które tam zostały wykonane, nie były konieczne do wykonania i nie były prowadzone w sposób prawidłowy. Taka sytuacja miejsca nie miała, natomiast nie dyskutuję co do materiałów, które zostały państwu przedstawione wtedy na komisji. Nie musicie państwo posługiwać się zdjęciami, które wtedy zrobiliście, dlatego że te dokumenty są do wglądu u nas z dokładnymi datami wypełnienia pozycji, które nie były wypełnione 3 kwietnia. To wynika z tych materiałów, które przedstawiliśmy państwu po ostatniej sesji, bo to dokładnie widać. Więc jeszcze raz, były nieprawidłowości w przygotowaniu dokumentów, natomiast nie ma takiej sytuacji, że jakiekolwiek prace zostały wykonane w sposób zbędny bądź niekonieczny do zakończenia tego etapu inwestycji. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz, ale my nie podważamy, jakby wie pani, czy trzeba było tam, nie wiem, 10,33 dodatkowo gruntować pod kafelki, tylko chodzi nam o pewną zasadę, nie o wykonane dokładnie roboty, bo dzisiaj pierwszy raz usłyszałem słowo roboty zamienne, że też były, bo do tej pory z całym szacunkiem nie słyszałem o tych robotach, tylko wszystko mówiliśmy o robotach dodatkowych. Proszę pani Zofia Jastrzębska. Dziękuję. Pani burmistrz, ja ad vocem chciałam zwrócić uwagę państwa wszystkich, pani do nas, do mieszkańców. Niepodpisany protokół, niewypełniony protokół, protokół, który miał tylko i wyłącznie datę, nie zawierający żadnych kwot, nazywa po prostu lekką ręką niedoprecyzowanym dokumentem. I mówi pani, że na tym dokumencie się pracuje. Ten dokument był pani burmistrz in blanco, on był pusty, on zawierał tylko i wyłącznie datę. Wymienione owszem prace, ale nie zawierające ogólnej kwoty, nie było tam nic. I będziemy się posługiwać tym zdjęciem, pani burmistrz, uważam, bo trzeba to ludziom pokazać, na jakich dokumentach pracuje urząd i jakimi dokumentami szafuje, prosząc, zwracając się do radnych o podjęcie decyzji. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani Beata Jakubiec-Bartnik. Panie burmistrzu, pani burmistrz, jest jeden podstawowy problem. My już państwu nie wierzymy. My nie wyrazimy zgody na wydatkowanie dodatkowych środków, gdyż jest dużo nieprawidłowości. Musimy dbać o budżet tego miasta. Tego nas pan uczył przez tyle lat, panie burmistrzu. A jeżeli państwo nie rozliczycie tych środków zewnętrznych, o które walczyliśmy, między innymi prosząc panią europoseł, która nam dużo pomogła, tak my pana dzisiaj informujemy, że to my po dzisiejszej sesji powiadomimy odpowiednie organy o nierozliczaniu środków zewnętrznych.
i narażanie tego miasta na utratę środków, które zostały pozyskane z zewnątrz. Proszę, pan burmistrz. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni mieszkańcy, droga redakcja, bo mamy tego gościa z redakcji. Prosiłem do państwa i apelowałem o to, żebyście oddzielili chęć merytorycznego i politycznego rozprawienia się nade mną od troski o Dom Kultury i ewentualnego umożliwienia rozliczenia nam tej dotacji. Zgadzamy się, że z jednej strony padają z waszej strony takie argumenty, że nie chodzi tu o to, żeby każdy pół metra kwadratowego teraz tutaj w tym miejscu rozliczać, ale państwo nie macie do nas zaufania i jednak chcecie to rozliczyć. Cały czas podkreślam, że droga do takiego rozliczenia nie zostaje zamknięta. Niemniej jednak, jeżeli państwo sygnalizujecie, że państwo będziecie teraz powiadamiać różne instytucje, do czego oczywiście macie prawo, ja sobie zdaję sprawę, że taka może być konsekwencja tych nieprawidłowości czy niedociągnięć formalnych, jakie miały miejsce na komisji w poprzednio składanym przez nas wniosku, to niemniej jednak państwo dzisiaj, nie głosując za tym, będziecie jakby no nie pomożecie w rozliczeniu tej dotacji, więc jeżeli będziecie państwo nas oskarżać o to, że to przez nas nie została rozliczona dotacja, no to my będziemy pokazywać, że państwo mogliście nam umożliwić rozliczenie tej dotacji, a nie zamykać sobie drogi do kontroli naszych działań, czy one były prawidłowe, czy nie. Państwo oferujecie już tu osądy, wyroki wydajecie, no ja rozumiem, może to już nie merytoryka, a polityka, bo wybory coraz bliżej. Natomiast chcę uzmysłowić tylko jeden fakt. Jesteśmy na etapie takim, że zakończyliśmy, odebraliśmy pracę od firmy. Została wyliczona i nałożona kara, wystawiona nota księgowa na tą karę. I w tym momencie, jeżeli nawet byśmy patrzyli na to z punktu widzenia tylko i wyłącznie liczbowego, finansowego, no to to się zamyka w jakichś liczbach. Jeżeli my nie rozliczymy tej dotacji, to nie zapłacimy firmie, bo nie będziemy mieć ku temu podstawy. No bo brak zmiany w budżecie i w WPF-ie spowoduje, że nie zapłacimy firmie. Damy w tym momencie firmie, którą karzemy, narzędzia do tego, żeby wnioskowała o ukaranie gminy za to, że nie zapłaciła w terminie. Choćby taki element też może być elementem istotnym dla finansów miasta. Więc jeżeli umiemy oddzielić finanse miasta od tego, że państwo chcecie, że tak powiem, tutaj nas karać i używać różnych, że tak powiem, dostępnych narzędzi, no to ja jeszcze raz proszę, żebyśmy to oddzielili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mówimy cały czas o rozmowach merytorycznych. To panie burmistrzu, w uzasadnieniu pisze. Gmina Myszków przygotowała projekt uchwały dla Rady Miasta w Myszkowie, proponując zwiększenie planowanych wydatków na tym etapie zadania o kwotę 150 tysięcy w oparciu o posiadaną na ten czas wartość wynikającą z przedłożonego kosztorysu. Teraz Rada Miasta nie przychyliła się do prośby gminy Myszków, czyli ta niedobra rada nie przegłosowała 150 tysięcy, ale ta niedobra rada w oparciu o co miała przegłosować te 150 tysięcy, jeżeli nie było tego kosztorysu, no proszę nas zrozumieć. Proszę pani Beata Jakubiec-Bart. Panie burmistrzu, to nie chodzi o to, czy my pana lubimy, czy nie lubimy, bo to jest drugorzędne. To nie jest, panie burmistrzu, polityka, tylko merytoryka. I my tu rozmawiamy nad faktami, a nie nad polityką. Politykę to pan tu uprawia i chce nas pan tu sprowadzić pod swój pantofel. Koniec, panie burmistrzu. Otwieramy karty na stół i rozliczamy wszystko uczciwie. Dziękuję. Dziękuję pani. Proszę pani Iwona Skotnisza, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, usłyszałam teraz bardzo niepokojące słowa, które pan powiedział, że to jest polityka. Przed chwilą pani radna Bartnik Jakubiec powiedziała właśnie część słów, które ja chciałabym wypowiedzieć. Panie burmistrzu, chciałam tylko panu delikatnie przypomnieć, że gdyby to była polityka, jak pan sugeruje, to by może takie środki do miasta nie płynęły, bo
to nie pana opcja te środki załatwiła, więc pomogła załatwić, stawiła się za tym, mimo że kiedyś miała takie możliwości. W związku z tym, panie burmistrzu, proszę nie traktować to, że my chcemy czytelnego rozliczenia inwestycji, traktować jako politykę, bo nie jest to polityka. No, ja mówię w imieniu naszym pewnej grupy radnych, bo nie wyobrażam sobie, że dbanie o stronę finansową miasta to jest sprawa polityki. My chcemy, żeby mieszkańcy mieli przejrzyście, na co są środki wydawane. Dziękuję. Powiem szczerze, że nie szanuję pani wypowiedź, ale nie w pełni się zgadzam, bo pozyskane pieniądze zewnętrzne, czy to wie pani, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Platformy Obywatelskiej, czy z Lewicy, są dla mieszkańców, nie polityczne. Proszę, pan burmistrz. Szanowni państwo, moją wypowiedź niejako wyprzedził pan przewodniczący. Nazwałem to polityką, dlatego że została przywołana pani poseł i ja nie kwestionuję jej wsparcia na rzecz miasta, ale ulice, inwestycje prowadzone w mieście nie mają szyldów politycznych. I dlatego uważałem, że jeżeli pani radna mówi, że będziemy rozliczać za to, co ja nie rozliczę, a co dzięki staraniom jednej z pani poseł uzyskaliśmy, no to wyraźnie jest to wypowiedź o charakterze politycznym. Nie powinno tak być, nie powinniśmy tego tak zabarwiać. Oczywiście dziękować ludziom, którzy tworzą dobry klimat dla miasta w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Natomiast no, jakby dlatego tylko powiedziałem o tym i tak to uważam. Jeszcze raz podkreślam, że państwo nie pozbawiacie się narzędzi rozliczenia burmistrza i podległych mu pracowników, a ja apeluję, żebyśmy mogli rozliczyć dotacje i nie pogłębiać negatywnych zjawisk, jakie wokół tego mogą narosnąć. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Adam Zaczkowski. Proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy. No, koleżanki zaprotestowały przeciwko upolitycznianiu dyskusji, że tak powiem. Ja też dwa słowa w tym zakresie, bo panie burmistrzu, to na tej sali widać ewidentnie, kto tu podchodzi merytorycznie, a kto się bawi w politykę. Bo próbowanie teraz zastraszania radnych tekstami typu nie rozliczymy i to będzie, nie powiedział pan wasza wina, ale widziałem, że ugryzł się pan w język, powiedział pan nie pomożecie w tym, ale wydźwięk jest jednoznaczny. Mówienie o tym, że wy ten dom kultury chcecie doprowadzić do stanu, którego nie będziemy się musieli wstydzić, a w domyśle, że Rada przeszkadza w tych działaniach, no to jest typowo polityczne podejście i niezwiązane z merytoryką. Dlaczego państwo nie chcecie odpowiedzieć na merytoryczne argumenty, które tutaj na tej sali padły i unikacie właśnie tych odpowiedzi? No ja się domyślam dlaczego, bo nie macie odpowiedzi na te argumenty, które tutaj padły. Pani burmistrz jedyne, co jest w stanie powiedzieć, to, że wszystkie wydatki były konieczne do poniesienia. Ale nie powiedziała pani, że one zostały prawidłowo, czy zostaną poniesione prawidłowo i czy zlecenie było prawidłowe. Bo nie macie pewności, nie wiecie tego. Podejrzewam, że już wiecie, że są nieprawidłowości. Zresztą zostało to podkreślone. Na razie to jest trochę bagatelizowane, ale myślę, że w trakcie wyjdzie, że ta skala zjawiska jest trochę większa niż tutaj się przyznajecie na razie do tego. Natomiast nie możecie wywierać na nas presji i żądać od nas, żebyśmy dla ułatwienia wam pracy przyklepali nieprawidłowo zlecone roboty budowlane. Jeżeli one zostały prawidłowo zlecone, to udowodnijcie to, bo na razie z tego, co pokazują dokumenty, wynika, że one zostały nieprawidłowo zlecone. Jeszcze się krótko odniosę do tego pośpiechu, o którym pani burmistrz mówiła.
Bo działanie pod presją, ja rozumiem, że działanie pod presją no, czasem generuje jakieś problemy, tylko dlaczego my mówimy o działaniu pod presją? Skoro umowa została zawarta 8 września i termin wykonania tej umowy był do 16 grudnia, 3 miesiące i 8 dni państwo przewidzieliście w dokumentacji przetargowej, że wystarczy na zrealizowanie tego zakresu robót. Ten zakres robót i jego termin wykonania został przesunięty aneksem o ponad 4 miesiące, czyli dwa razy, czyli dłużej niż planowany wstępny czas wykonania robót. Więc o jakim pośpiechu jest mowa? Czy to było za mało czasu, żeby prawidłowo zlecić roboty dodatkowe, żeby je określić, żeby dokumentację na to przygotować i zrealizować to w terminie? Prawidłowo, z aneksem do umowy na roboty dodatkowe wykraczające poza zakres postępowania o zamówienie publiczne? To za mało było czasu? Taki był potrzebny pośpiech przy tych pracach? No nie wydaje mi się, bo gdybyśmy mówili o karkołomnym przedsięwzięciu, bo czasem tak się zdarza, że czasem nas warunki do tego zmuszają. Jeżeli termin realizacji, nie wiem, rozliczenia dotacji byłby do końca roku i planujemy pracę na 3 miesiące, które, no, ktoś się podejmuje wykonania tych prac, ale pojawiają się problemy, to ja bym zrozumiał, że jest presja czasu, że trzeba zrobić wszystko, żeby to rozliczyć. Ale mamy dodatkowe pół roku i to jest nadal za mało czasu, żeby prawidłowo przeprowadzić inwestycje? No nie wydaje mi się. Dlatego jeszcze raz apeluję, panie burmistrzu, żeby się pan powstrzymał od szukania winy w Radzie Miasta w tym konkretnym, chociaż w tym konkretnym przypadku i przyjął naszą argumentację. A jeśli pan jej nie przyjmuje, to proszę udowodnić, że się mylimy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani radna, pani Beata Pochodnia. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, bo to przede wszystkim do mieszkańców chciałabym się w tej chwili zwrócić. Zacznę swoją wypowiedź od tego, co tutaj kilkukrotnie padało podczas tej merytorycznej dyskusji, drodzy Państwo, i tych wszystkich odwołań, nie odwołując się, bo tak to trochę miało brzmieć, do polityki. I nawiążę do wypowiedzi zarówno pana przewodniczącego, jak i pani wiceprzewodniczącej. Nawiążę do słów, które mówiły o tym, kto pomagał, no, padały tu słowa w załatwieniu dotacji, czy wspomagał to przyznanie tej dotacji. Padały tu słowa o tym, że to nie ta opcja, tylko inna opcja. Ze strony ust pana przewodniczącego padły słowa, że to nieważne, która opcja. A ja, drodzy Państwo i drodzy mieszkańcy, zadam takie pytanie. O czymżeż my tutaj rozmawiamy? A czyż to nie jest, drodzy Państwo, konkurs, w którym to gminy startują, składają wnioski i otrzymują dofinansowanie? I pozwólcie Państwo, że ja to postawię trzy kropki po tej wypowiedzi. Nie chcę nic więcej dodawać, ale pewne sformułowania, pewne rzeczy nie powinny po prostu padać. Tyle chciałabym powiedzieć do tych wstawek politycznych. Drodzy mieszkańcy, doczekaliśmy wreszcie chwili, w której możemy mieć piękny, nie tylko zewnętrznie, ale również w środku, zmodernizowany, nowoczesny, miejski dom kultury. Pewnie jako gminę ze swoich środków trudno byłoby nas na to stać. Wiemy, jak ogromne potrzeby mają nasi mieszkańcy. Wiemy, jak wygląda ta infrastruktura miejska i ile tych środków finansowych, te średnio 14-15 milionowe środki przeznaczane na inwestycje co roku są tak naprawdę kroplą w morzu. I ciągle mieszkańcy dzwonią, i ciągle mieszkańcy dopytują, i ciągle mieszkańcy wnioskują, kiedy wreszcie gdzieś coś w ich okolicy, ich miejsca zamieszkania się odbędzie. W związku z czym pewnie bez środków pomocowych trudno by było taką inwestycję zrealizować. Ale teraz się udało.
Drodzy Państwo, już przed nami ten ostatni etap, finalny, sala widowiskowa. A na ten, o którym rozmawiamy, uzyskaliśmy dotację, tam jest ponad 1 400 000 wartość tego etapu, 450 z tego to są środki pomocowe, kwota dofinansowania. I drodzy Państwo, dzisiaj dyskutujemy o podjęciu decyzji o uchwale zwiększającej finansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych. Do tego 1 400 000 i 450 000 dotacji na wykonane roboty dodatkowe. I drodzy Państwo, cóż, no nie podlega dyskusji, że procedury w trakcie zostały, nie będę tego nazywać, nagięte, były nieprawidłowe i pewnie ktoś za to powinien odpowiedzieć. Natomiast nie zmienia to faktu, że te roboty zostały wydatkowane, a wykonawca po ich wykonaniu ma prawo wystawić gminie Myszków za ich wykonanie fakturę. Nie chcę tutaj mówić o przedłużaniu tych terminów i tu pan radny Zaczkowski powiedział, że gdyby się coś zadziało, wpłynęło, no zadziało się i wpłynęło właśnie, ale myślę, że w tej chwili nie będę tego mówić, bo to są kwestie bardzo wrażliwe, jakie miały miejsce i dotyczą wykonawcy. Drodzy Państwo, niepodjęcie uchwały, ja nie mówię, jeżeli Państwo Rada Miasta wyraziła zgodę, podjęła decyzję o powołaniu, o zleceniu komisji rewizyjnej zbadania tej sprawy, tych nieprawidłowości proceduralnych, które tam miały miejsce. Natomiast, drodzy Państwo, ja nie wiem, czy co w sytuacji, w ogóle nie wiem, czy jesteśmy jakby, czy ktokolwiek z nas, może pan przewodniczący, ma takie kompetencje z uwagi na wiedzę merytoryczną, jak wyceniać, jak obliczać nawiewniki, wywiewniki, długości instalacji, rur. Mnie się nie wydaje. Ja się przysłuchiwałam tym argumentom, które mówili radny i śmiem twierdzić po tych wypowiedziach, że część z nas absolutnie nie ma do tego najmniejszych kompetencji, bo jeżeli, drodzy Państwo, słyszę, że roboty dodatkowe przy budowach to mogą dotyczyć tylko starych kamienic, a Miejskiego Domu Kultury, który ma lat kilkadziesiąt, absolutnie nie z góry powinno być przewidziane. Na poprzedniej sesji usłyszałam, że rozliczenie powinno być w ogóle ryczałtowe, no to, drodzy Państwo, ja nie czuję się kompetentna do liczenia, przeliczania tych sieci, tych nawiewników, wywiewników i kątowników. Natomiast jeżeli Państwo radni chcą, absolutnie nie widzę przeszkód, żeby do tego tematu podeszli. Określony termin tej komisji badania przez komisję rewizyjną gdzieś chyba do końca września został ustalony. A drodzy Państwo, do jutra mamy termin rozliczenia dotacji. I tutaj również padały, pan burmistrz powiedział, że nie do końca, że to rada weźmie odpowiedzialność, pan radny powiedział, że rada nie bierze odpowiedzialności. Ja, drodzy Państwo, mówię z całym przekonaniem. Absolutnie, jeżeli stracimy tę dotację, to jedyną winowajcą będzie Rada Miasta Myszkowa. Mówię to z pełnym przekonaniem jako członek Rady tego miasta, bo ja uważam, że dotacje należy rozliczyć, bo mówimy o 450 tysiącach, które mogą trafić dla naszych mieszkańców i wspomóc realizację inwestycji, na które wszyscy nasi mieszkańcy czekają i nie widzę najmniejszych przeszkód co do tego, żeby tak jak zostało to określone, komisja mogła pracować, komisja powinna wyciągnąć wnioski i zwrócić się ewentualnie o podjęcie konsekwencji wobec osób i sytuacji, które tam zostały zawinione. Natomiast nie ma to nic wspólnego, drodzy Państwo, z dotacją w kwocie 450 tysięcy złotych. Utrata, powtarzam, tych środków finansowych będzie bezwzględnie winą Rady Miasta w Myszkowie. Dziękuję. Dziękuję, ja tylko gwoli sprostowania. Pani radna, z tego co pamiętam, to pani była przeciwna powołaniu tej komisji, która miała skontrolować. Ja widzę związek, bo pani teraz mówi, że o komisji, że będzie rozliczenie. Proszę pana, Adam Zaczkowski.
Szanowni Państwo, Rada Miasta nie jest przeciwna rozliczeniu dotacji, jest zwolennikiem rozliczenia dotacji, tylko w sposób prawidłowy, bo my możemy za chwilę podjąć decyzję o przekazaniu środków finansowych, zwiększeniu tych środków, tyle, że mając wiedzę, którą mamy i uważamy, że te środki zostaną nieprawidłowo wydane, a jeśli zostaną nieprawidłowo wydane, to zostaną też nieprawidłowo rozliczone, co może wygenerować problem inny, bo my złożymy rozliczenie, wydatkujemy środki publiczne, a to może zostać po czasie zakwestionowane, bo sama pani powiedziała, że kontrola być może wykaże, że były nieprawidłowości. Jeżeli kontrola ta czy jakakolwiek inna wykaże, że środki publiczne zostały wydane w sposób naruszający dyscyplinę finansów publicznych i prawo zamówień publicznych, to jak pani myśli, jak do tego podejdzie instytucja, która dotowała gminę? Przecież taka dotacja podlega zwrotowi, mało tego z odsetkami, więc poniesiemy jeszcze większe koszty wtedy. My apelujemy o to, żeby rozliczyć dotację zgodnie z zawartą umową z wykonawcą w kwotach, która w tej umowie jest zapisana, na roboty, które stanowią zakres określony we wniosku o dofinansowanie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brnięcie teraz w moim przekonaniu, bo ja powtarzam cały czas, że to jest moje zdanie i na podstawie dokumentów, które do tej pory zobaczyłem, brnięcie w rozliczenie pełnoskalowe jest bardziej ryzykowne niż nasze rozwiązanie, które proponujemy. I o tym mówimy. My powinniśmy, szanowni państwo, realizować inwestycje miejskie i poprawiać jakość życia mieszkańców w takim, w maksymalnie dużym zakresie, jak się tylko da. I z wykorzystaniem takich środków zewnętrznych, jak tylko jest to możliwe do zrealizowania. Ale musimy je wykonywać prawidłowo, zgodnie z prawem. Bo jeżeli będziemy je wykonywać niezgodnie z prawem, no to będziemy ryzykować, no tu pan burmistrz najwięcej ryzykuje, bo on podlega dyscyplinie finansów publicznych, ale teraz próbuje nas wciągnąć w tą grę i chce, żebyśmy potwierdzili coś, co w naszym przekonaniu jest nieprawidłowe. Więc się przed tym, powiem, że buntujemy. Nie może tak być, szanowni państwo, żebyśmy przyklepali coś, co jest z góry wiadomo, że jest nieprawidłowe i co dalej? Dziękuję. Proszę pani Beata Pochodnia ad vocem. Ale co jest nieprawidłowe, panie radny? Te roboty, które zostały wykonane, są według pana na dzień dzisiejszy, już pan dysponuje pełną wiedzą, że nie zostały wykonane albo nie powinny być wykonane? A jak się okaże po sprawdzeniu do końca września, że jednak to, co zostało wykonane, winno być wykonane i zostało wykonane, to co pan wtedy wyjdzie i powie przepraszam? A dotacje wtedy stracimy? Ja nie uzyskałam odpowiedzi, czy da się w ten sposób tę dotację rozliczyć, a jeżeli nie da się, a komisja stwierdzi za 2 miesiące, że jednak pomimo uchybień proceduralnych, które są niewątpliwe, te roboty, które zostały wykonane, były właściwe, to powtarzam, co pan wtedy zrobi? Wyjdzie i pan powie przepraszam, komisja zbadała i ustaliliśmy, że jednak być powinno? Tak to wygląda? Ryzykujemy kwotą 450 zł, drodzy państwo. Tysięcy, przepraszam, 450 tysięcy. Ja powiem tak, ani ja, ani moja koleżanka, pani radna Ewa Ziejska-Łazaj, ani pan radny Dominik Lech, ani pan radny Robert Czerwik absolutnie nie weźmiemy odpowiedzialności za to, że możemy tą dotację utracić. Jest to, uważam, ogromne nieporozumienie i można, powtarzam, sprawdzać i można kontrolować, jeżeli ktoś ma takie życzenie, ale nie w takiej sytuacji, kiedy grozi to utratą. Sam pan radny powiedział, przecież to postępowanie zostanie skontrolowane, jeżeli przez odpowiednie instytucje, które mają absolutnie do tego prawo. Więc w czym problem teraz, żeby móc te pieniądze rozliczyć? Wiecie państwo co?
Czasem jak ktoś nie ryzykuje, jest takie powiedzenie, to nie pije szampana, ale ja chciałabym ryzykować wyłącznie własnymi środkami. Absolutnie, absolutnie nie chciałabym ryzykować środkami publicznymi mieszkańców miasta Myszkowa. Dziękuję. Dziękuję. Ja zrozumiałem wypowiedź pana radnego w ten sposób, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozliczyć 450 tysięcy dotacji. Jeszcze ja. Pani Beata Jakubiec-Bartnik. Słuchajcie państwo, bo to jest trochę za długa już ta dyskusja. Pani tak radna, uważam. Króciutko. Ja znam inne powiedzenie. Kto nie ryzykuje, w kozie nie siedzi. Także my nie chcemy ani siedzieć w kozie, ani pić szampana. Nie jesteśmy tu na scenie, tylko chcemy merytorycznie rozmawiać, a nie robić tu z siebie aktorów i robić jakiś show. Mogę pani tylko powiedzieć, że 27 kwietnia zostaliśmy poinformowani, że prace zostały zakończone za kwotę 149 tysięcy i odbywały się one już w piwnicach i w ciągu 2 dni mieliśmy przeznaczyć 150 tysięcy. Uratowaliśmy dla mieszkańców tego miasta 90 tysięcy. To dla was mieszkańcy można zrobić jakąś drogę, chodnik, dlatego że te pieniądze nie zostały źle. Może panią to śmieszy, dla pani może 90 tysięcy to jest mała kwota. Jest to prawda, bo mieliśmy głosować nad kwotą 150 tysięcy, a za 3 dni kwota jest, dzisiaj pani głosuje nad 60 tysiącami. To jest prosta matematyka. I dlatego my, jako ta reszta radnych, poza tymi 4 radnymi, domagamy się uczciwości i uczciwego wydawania pieniędzy. Pani radna, dziękuję pani przewodnicząca. Pani radna, pani myli kwestię zabezpieczenia środków finansowych w budżecie od ich wydatkowania. Tylko tyle mam powiedzieć. To, że zabezpieczone miało być 150 tysięcy złotych, to było to podkreślane od początku. To nie jest kwota, która się by miała pojawić na fakturze, bo o tym decydują protokoły. I nic pani nie uratowała, droga pani radna, żeby mieszkańcy mieli pełną tego świadomość. Żadnych 90 tysięcy. Ponieważ rozlicza się, drodzy państwo, inwestycje protokołem końcowym i protokołem powykonawczym. Dziękuję. Czyli na 141 tysięcy pani radna chciała powiedzieć. Bo tak, no tak było wtedy, jak pani mówi, że tak nam przedstawiono, tylko nie było tego. Proszę pani burmistrz, bo pani burmistrz ma bardzo ważną wiadomość. Sekundeczkę. Szanowny panie przewodniczący, pan bardziej niż ktokolwiek na tej sali, bardziej niż ktokolwiek na tej sali wie, jak się prowadzi inwestycje budowlane. Jest pan fachowcem w tej dziedzinie i jestem przekonana, że pan doskonale wie, jak wyglądała nasza sytuacja na budowie Domu Kultury, z czego wynikało to, że te dokumenty rzeczywiście były niedopracowane na tamten moment. Wie pan również doskonale o tym, że żeby skończyć etap, czasami trzeba bardzo szybko podejmować decyzję o tym, co należy zrobić, zanim przystępuje się do rzeczy, które były wcześniej zaplanowane. Ja jestem o tym naprawdę święcie przekonana. Nie mówię, że zrobiliśmy wszystko dobrze. Mówię tylko, że zrobiliśmy uczciwie i wszystkie roboty, które w tej chwili chcemy zapłacić, zostały faktycznie wykonane i nie pozostawia to cienia wątpliwości. Cienia. Natomiast jeśli chodzi o rozliczenie i wystąpienie pana radnego, pana Adama Zaczkowskiego. Otóż, szanowni państwo, oprócz tego, że umowa mówi o rozliczeniu 450 tysięcy złotych dotacji, to mówi również o tym, jaki to udział procentowy całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w ustępie 4 tu odpowiednio i tu odnosi się to do całkowitej wartości umowy. W tej chwili sytuacja wygląda następująco. Przedstawiliśmy państwu dokumenty, które mówią, że umowa zawarta jest na określoną kwotę, którą moglibyśmy wydatkować na wykonane roboty. Zgłosiliśmy państwu konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych i innych, które są wycenione wstępnie 3 kwietnia na kwotę około 150 tysięcy. Następnie po przeprowadzonych negocjacjach jest to wartość 107 tysięcy. Po wykonaniu odbioru, po rozliczeniu tego powykonawczo okazuje się, że mamy oszczędności w wykonywaniu robót po
podstawowych i wynika to z rzetelnego rozliczenia kosztorysu powykonawczego, czyli na tej podstawowej umowie mamy oszczędności około 50,5 tysiąca. Dlatego teraz, żeby rozliczyć, tak jak pan radny Adam Zaczkowski mówi, tylko te roboty, które zostały wykonane w ramach umowy podstawowej, będziemy musieli zrobić tak. Obniżyć wartość tej inwestycji do kwoty mniejszej o 50 tysięcy. W związku z tym procentowy udział dofinansowania wyliczony od kwoty o 50 tysięcy mniejszej będzie mniejszy o kwotę 16 067 zł i 48 groszy. To jest to, z czego nie wywiążemy się już z umowy o dofinansowanie wartości 450 tysięcy. Jak planowaliśmy to zrobić? Ano tak, zwróciliśmy się do państwa z prośbą o zwiększenie limitu po to, żeby zabezpieczyć plan na wartość, która faktycznie zostanie wykonana. Po raz pierwszy tak to jest robione, ponieważ zawsze aneks był sporządzany na kwotę wynikającą z całej wartości robót dodatkowych, a rozliczenie powykonawcze powodowało, że z pierwotnej umowy wydawaliśmy mniej, dlatego za każdym razem i o tych materiałach mówiłam ostatnio, pokazywaliśmy państwu wykonanie ostateczne mniejsze niż zawarty aneks. Jaka jest nasza prośba? I jeszcze raz, prosimy państwa o to, żebyście wyrazili państwo zgodę na zwiększenie planu finansowego o kwotę 60 tysięcy złotych, na okrągło mówiąc, po to, żeby zapłacić zarówno roboty podstawowe, jak i te, które były niezbędne do zakończenia robót podstawowych. Co to spowoduje? Jaka to będzie sytuacja do rozliczenia? Otóż będziemy mogli zapłacić wykonawcy za wykonane faktycznie roboty, będziemy mogli rozliczyć dotacje w wysokości 450 tysięcy złotych bez pomniejszania o kwotę, która wynika z podziału procentowego. Natomiast nie zamyka to państwu absolutnie drogi do gruntownego sprawdzenia wykonania i zapisów oraz dokumentów gromadzonych przy realizacji tej inwestycji. Jeszcze raz zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie tej uchwały. Spowoduje to możliwość rozliczenia przyznanych nam środków w pełnej wysokości, nie zamykając procedury sprawdzania prawidłowości wydatkowania środków. Bardzo się cieszę, że z państwa wypowiedzi wynika również to, że nie kwestionujecie tego, że roboty te faktycznie zostały wykonane, bo tak jest. Nie kwestionujecie państwo również tego, z tego co zrozumiałam z wypowiedzi, że były one niezbędne do zakończenia tego etapu. Drodzy państwo, odniosę się tu jeszcze króciuteńko do wypowiedzi radnego pana Tomasza Załęckiego, jeśli chodzi o prace projektowe. Otóż mimo, że jest to budynek 60 czy 70-letni, to nie jest to tak, że z równą starannością czy z równą uwagą robiono remonty poprzednie w tym budynku. Często były to prace wykonywane po prostu doraźnie. To są rzeczy, które są niezinwentaryzowane. Byłam wielokrotnie na tej budowie i widziałam, że na przykład w miejscu, gdzie wydawało się, że jest tylko ściana, idzie bardzo duża wiązka kabli energetycznych i powodowało to konieczność ich przeróbek. To się po prostu na budowie dzieje. Zapraszam do tego, żebyście państwo zobaczyli na własne oczy już teraz po zakończeniu, ile elementów zachodzi na kolejne etapy, które jeszcze nawet nie zostały rozpoczęte. W zasadzie zakończę już moją wypowiedź jeszcze raz prosząc państwa o podjęcie tej uchwały w celu prawidłowego rozliczenia dotacji z założeniem, że nie zamyka to drogi do sprawdzenia i niestety z informacją z mojej strony taką, że niedociągnięcia proceduralne na pewno na tej umowie się pojawiły, chociażby ten protokół, o którym tu państwo mówicie. Ja tego nie kwestionuję, rzeczywiście taka sytuacja nie powinna się zdarzyć, ale to nie znaczy, że roboty, które zlecono, były robotami niepotrzebnymi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szanowni, proszę pan Tomasz Zoński, szanowni państwo, no, jakby w jednym temacie się dalej poruszamy. Proszę, tak, panie, ja Tomku. Tak, proszę panie Tomku. Krótkie podsumowanie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, drodzy radni, szanowni mieszkańcy, ja tylko tak chciałbym przypomnieć takie podstawowe zasady współpracy. Jeżeli rada ma potwierdzić zwiększenie kwoty 100, 200, 300 tysięcy, trzeba z szacunkiem i z całą dokładnością przedstawić całą dokumentację, pokazać plan i wydaje mi się, że zanim zwoływanie sesji nadzwyczajnej z góry narzuconej, co ma być, dobrym obyczajem, i to chyba nieraz o to już wszyscy prosiliśmy, zrobić spotkanie, są komisje, przedstawić wszystkie sytuacje, wyjaśnić nieprawidłowości po to, aby nie było no, takich sytuacji, gdzie my się albo domyślamy, albo niepokoimy, albo podejrzewamy. Po co to wszystko? Jeżeli faktycznie jest jakaś ściana, dwie, gdzie są ukryte kable i koszt takiej ściany całkowicie całej modernizacji okablowania, nie wiem, na trzech salach, no faktycznie może dużo kosztować, ale dopóki tego my nie zobaczymy, my się nie dowiemy, no to na jakiej podstawie mamy się zgodzić? To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, zawoła, poproszę 50 tysięcy, poproszę 100 tysięcy. W pewnym momencie ktoś powie, no i tak teraz było, tak? W pewnym momencie ktoś powie, rada mówi, stop. A państwo są oburzeni, że my się dopytujemy, że my chcemy wyjaśnień. To nie tędy tą drogą. Zanim ja bym kogoś poprosił, przełożonego, żeby zwiększył, nawet bardzo bym chciał wyjaśnić, dlaczego trzy miesiące miała firma na wykonanie zadania. Okazało się, że aneks przedłużający o 4 miesiące. To tak, kto popełnił błąd? Kto wcześniej te 3 miesiące zaproponował i co się wydarzyło? Możliwe, że była jakaś dziura w ziemi, nie wiem, może tam był jakiś granat sprzed wojny gdzieś tam, albo jakieś inne sytuacje, no wszystko się może wydarzyć, ale to musi być wyjaśnione i rada musi o tym być poinformowana. Wystarczy, że osoba, kierownik, ktoś, kto jest odpowiedzialny za tą budowę, przyjdzie na komisję finansów, przedstawi całą sytuację radnym i tematu by nie było, a teraz my na sesji zajmujemy się drobnymi szczegółami remontu, czego być nie powinno. Bardzo dziękuję. Proszę pani Beata Pochodnia. Szanowni państwo, znowu chciałam być stawiana w takim gronie radnych, którzy to siedzą z założonymi rękami i czekają, przyjdźcie, dajcie, pokażcie. Jak mam wątpliwości, drodzy państwo, i chcę je wyjaśnić, i chcę się czegoś dowiedzieć, to najzwyczajniej w świecie nie czekam, jeżeli mam wyznaczoną sesję w trybie przewidzianym ustawą, nic tu nie zostało naruszone, ale otrzymuję dokumenty, mam 7 dni, to po prostu wnoszę o to, żeby zwołać taką komisję. Zwołanie komisji należy do przewodniczącego. Każdy przewodniczący komisji mógł taką komisję zwołać. Można było to wszystko wyjaśniać, bo faktycznie w tej chwili dyskusja o kablu, rurze, przełączniku i włączniku nie ma najmniejszego sensu i najmniejszego uzasadnienia. Powtarzam, stajemy przed możliwością utraty dofinansowania z uwagi na to, że Rada ma wątpliwości co do zasadności procedur, które były podejmowane w toku prowadzenia postępowania. Drodzy państwo, nie wiem, cóż za ekspert musiałby być, żeby powiedzieć, że to, co zostało wykonane, przykładem znów tutaj pójdę, nie wiem, pół metra kabla w ścianie, jakiś to ekspertów będziemy powoływać, który powie, to nie powinno być, w związku z tym my dzisiaj o tym rozmawiamy. Mówimy o zabezpieczeniu środków na zapłatę. To, czy te roboty, drodzy państwo, były zasadne czy niezasadne, nikt z nas, nikt, powtarzam, takiej, ani takiej wiedzy nie ma, ani absolutnie w sposób obiektywny i merytoryczny nie sprawdzi.
będziemy powoływać stolarza, murarza i elektryka, który będzie to mierzył. My mówimy tylko o zabezpieczeniu środków na to, co zostało wykonane. To, czy były błędy proceduralne, czy nie, to jest odrębna, absolutnie dyskusja. Czy w związku z tym uważa pan, że mieszkańcy płacić utratą 450 tysięcy złotych? No to, bo to nie są środki urzędu, to nie są środki mieszkańców, którzy mogą je uzyskać. Mamy tracić, bo na dzień dzisiejszy chodzą wątpliwości co do tego, pan ma takie wątpliwości, panie radny, czy to, co zostało wykonane, jest prawidłowe i to na szali pan chce stawiać. Bardzo zadziwiające. Zadziwiające, drodzy państwo. Szanowni państwo, z tego, co zrozumiałem, to gdyby coś, to nam grozi utrata 16 tysięcy, a nie 450. To mało? Ja nie wiem. A to jest, sobie pani, w ostatniej chwili, to mogliśmy sesję zwołać, mogłem zwołać o 23.50, może by szybciej to poszło. Pan Tomasz Załęcki, proszę. Chciałem się tylko odnieść. Pani radno, tutaj bardziej chodzi o sposób zarządzania. To się nazywa służebność służebność zarządzania. To pan burmistrz służy mieszkańcom. Tak samo jak każdy radny. Proszę nie przerywać. Pan burmistrz powinien służyć mieszkańcom i radnym i to po jego stronie, są kompetencje i obowiązki, aby o wszystkich nieprawidłowościach, mówiąc o burmistrzu, myślę o urzędzie, tak, tutaj o kierownikach. Jeżeli okazało się, że wyszła sytuacja, że trzeba 200-300 tysięcy dorzucić, bo coś się wydarzyło, ja osobiście przygotowałbym raport dla radnych, aby ich poinformować o problemach zaistniałych przy budowie, przy remoncie budynku. O to chodzi, a nie, że stawia się nas pod ścianą. Ja przypomnę, jak to było, jeśli chodzi o firmę Sanico, dom pogrzebowy. Zawsze nam mówiono, że jest wszystko w porządku. Zawsze było wszystko w porządku. Nawet jeżeli byśmy pytali. I w pewnym momencie ktoś powiedział, że nie jest wszystko w porządku. W sumie dowiedzieliśmy się chyba nawet po tym, jak został ogłoszony przetarg na to, że inna firma będzie wykonywała te usługi. Więc no tak to wygląda. Ja chciałbym, żeby tą politykę, jeśli to można polityką nazwać, zmienić, tak, że zacząć z Radą współpracować, a nie będzie takich sytuacji, że będziemy się tutaj przekrzykiwać na sesji, bo to też nie o to chodzi. Dziękuję. Szanowni państwo, pani Beato, bardzo proszę króciutko, bo... Króciutko odniosę się tylko, to nie chodzi tylko o te 16 tysięcy złotych. To chodzi o firmę pogrzebową, która dostała usługi bezprzetargowo, potem wniosła aneksem, dostała obniżenie kosztów. To chodzi o spółkę Wodociągi, która była jedną z najlepszych spółek i do czego została doprowadzona, że ludziom grozi podwyżka za wodę. To chodzi o zarządzanie tym miastem i o kompetencje pana burmistrza. Także to nie jest tylko zarządzanie, ale to jest też rozliczanie i my jesteśmy od tego, żeby pilnować środków publicznych i dobrze je wydatkować, pani radna. Pani też ślubowała i... Bardzo proszę, żebyśmy dyskutowali w podjętym, zwołaną na dzisiaj sesją, czyli w tematach, które dzisiaj mamy, krótko, kolokwialnie mówiąc, do rozstrzygnięcia. Proszę zwrócić uwagę, że też żyjemy w jakimś otoczeniu zewnętrznym, która wpływa i na nas, i na spółki gminne. Proszę. Bardzo dziękuję pani radnej Beacie Jakubiec-Bartnik za tą ostatnią wypowiedź. Drodzy mieszkańcy, nareszcie się dowiedzieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. Tu nie chodzi o dom kultury, tu nie chodzi o dotacje na dom kultury, tu chodzi o Sanico, o dom pogrzebowy, drodzy państwo, tu chodzi o ZWIK, drodzy państwo, o to w tym wszystkim chodzi. Dom kultury, drodzy państwo, to jakby temat pobocznych. Czy my stracimy
przed chwilą pani radna, no błędnie zakładając zabezpieczenie środków, mówiła, że 90 tysięcy to mało. Ja się pytam, czy 16 tysięcy, jeżeli w ogóle możemy rozmawiać o takiej kwocie, jeżeli w ogóle możemy rozmawiać, to mało, a może 450 tysięcy. A któż dołoży te środki, drodzy państwo, jeżeli je stracimy? Radni się na to złożą? To ja proponuję przeznaczyć wszystkie diety na dotacje na Dom Kultury, drodzy państwo. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby podejmować decyzję, żeby nie zwiększyć finansowania za roboty wykonane w kwocie 60 tysięcy przy inwestycji 1 400 000, ponad 1 400 000, i prowadzić swoją komisję weryfikacyjną, ile się tylko da, drodzy państwo, i oskarżać, kogo się tylko da, drodzy państwo, jak sobie państwo życzycie. Ale na Boga, my rozmawiamy o środkach publicznych mieszkańców naszego miasta. Tego nie wolno robić. Po prostu nie wolno. Proszę, pan Tomasz Załęcki. Zostałem wywołany do tablicy. Chciałem powiedzieć, o co dokładnie tutaj chodzi. Chodzi o zasady, o mieszkańców, o miasto. Pani do mnie powiedziała teraz, to mogłeś iść sprawdzić, co tam się dzieje nie tak. I no, mogłem zobaczyć, jakie są nieprawidłowości. Ja mam chodzić, kontrolować dokładnie wszystko? Ja powiem tak, poprosiłem około 10 marca w interpelacji pana burmistrza, aby przygotował raport na temat zanieczyszczenia w mieście Myszkowie i o rzekę, i o ten smród. Poprosiłem też wyraźnie na piśmie, aby był ten raport, aby nas powiadomić. Przez dwa miesiące nikt się pani tego radna, nie zajął. Pani radna, proszę, ja informuję, że obu paniom radnym już nie udzielę głosu. Chodzi o zasady. Jeżeli radny prosi i proszą radni, to pan burmistrz powinien tego wysłuchać. Jeżeli my mówimy o Domu Kultury już od miesiąca czasu, że są problemy, są nieścisłości, są duże sprawy do wyjaśnienia, to nie można tak przejść na tym wszystkim do sesji, przygotować sobie podniesienie o kolejne dofinansowanie, wcześniej tego nie wyjaśniając. Nie ma innej możliwości. I proszę tutaj nie oczekiwać, że nagle my wszyscy powiemy, dobra, nic się nie stało, damy 200 tysięcy więcej, a i co? I potem ktoś napisze w mediach, że Rada znowu bubel zrobiła, bo przyklepała kolejne środki na Dom Kultury przy takich nieprawidłowościach? No tak to wygląda, tak? Nie może być ten... Ja bardzo bym prosił, żeby nas szanować, radnych. Jeżeli radny się na piśmie, tak jak pani powiedziała, radny na piśmie złożył prośbę o przygotowanie raportu. Mam pytanie do radnych. Czy dostaliście jakiś raport w ciągu tamtych dwóch miesięcy? Nawet nie było odpowiedzi na cały ten dokument. No to o czym my tu mówimy? I to była poważna sprawa, tak? Bo jeśli chodzi o smród w mieście, to 3 maja ludzie z kościoła wychodzili podczas uroczystości, bo nie szło wytrzymać. A o zanieczyszczenie rzeki Warty to jest jakaś błaha rzecz? To nie jest błaha rzecz. To więc proszę zmienić swoje podejście, szanować radnych i wszystkie prośby nasze o wyjaśnienie problemów wyjaśniać. I uważam, to samo, ja jeszcze jedną rzecz przypomnę. Jeżeli wszyscy radni, większość mówi, że nie chcemy sprzedać działki w Myszkowie, to po co ta sesja, po co to ogłaszanie na sesji sprzedaży? Panie burmistrzu, nawet pana radni nie zagłosowali za panem, więc niepotrzebne są te sytuacje. Wolałbym, żeby głosowania, które będą miały miejsce w przyszłości, to były głosowania, gdzie tematy były na komisji omówione, przygotowane i miały sens. Bo tak to będziemy się spotykać tylko po to, żeby piany zbijać tutaj na tych spotkaniach. To nie ma sensu. Dziękuję. Proszę, pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Goście. No chyba zaczynam wierzyć w to, że nie chodzi o rozmowę o Domu Kultury, tylko jak tu, że tak powiem, ocenić różne działania pana burmistrza. To panie Tomaszu, ja panu odpowiadam.
Jeżeli pan ma uwagi do tego, że pan napisał coś i nie zostało złożone, to zawołam za chwilę panią Dworaczyk, która odpowiada za kwestie, o które pan prosił. Czy pan przyjął do wiadomości to, że pewne rzeczy związane ze smrodem w mieście nie leżą w naszych kompetencjach i jedyną instytucją, która ma ku temu narzędzia, jest WIOŚ? Czy w chwili, kiedy ten WIOŚ przesłał raport, następnego dnia go państwu wysłaliśmy? No, po co uderzamy w coś, co nie polega na prawdzie? Po co? Wymieniacie państwo usługi pogrzebowe, zostało to państwu wyjaśnione. Wymieniacie państwo sytuację wodociągową, odrębny temat. Jak państwo chcecie, możemy dzisiaj o wszystkim dyskutować, jeżeli pan przewodniczący dopuści do tego, żeby inne wątki miały to miejsce, a na razie tak to wygląda. Szanowni państwo, ja apel już mówiłem, pani burmistrz też apel mówiła, leży to w państwa rękach, po sesji będziemy próbowali odnajdywać się w sytuacji, a ta sytuacja w tej chwili będzie zależeć od waszej decyzji. Dziękuję. Dziękuję. Ja chyba jasno się wyraziłem, że bardzo bym prosił, żeby dyskusja dotyczyła tematów tej sesji. Proszę pan Adam Zaczkowski. Przewodniczący, króciutko. No, temat jest bagatelizowany tutaj przez panią radną szczególnie do pół metra kabla, jak się wyraziła. Natomiast nikt nie mówi o tym, że o tych nieprawidłowościach, o tych zarzutach, które przedstawiłem. Nikt tego nie obronił po prostu, więc rozumiem, że tu racja leży po naszej stronie. Dowiedziałem się przed chwilą, bo wcześniej i z uzasadnienia wynikało, że no nie da się inaczej rozliczyć tej dotacji. Teraz mówimy już o tym, że jednak, no skoro pani burmistrz przedstawia sposób na rozliczenie, to znaczy, że się da. I można, panie burmistrzu, bo słucham, dokładnie się wsłuchuję w to, co mówicie i to właśnie komentuję. Moim zdaniem, jeżeli wartość zmniejsza się robót podstawowych, które nie są kwestionowane, to zwrot 16 tysięcy środków jest mniej ryzykowny niż ryzykowanie utraty całej dotacji. I tak to należy zrobić. Szanowni państwo, a jeszcze zapytam, czy analizowaliście, czy kary umowne przypadkiem nie są przychodem w projekcie, które też należy skorygować, bo zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej to tak to jest. Nie wiem akurat w przypadku tej formy dotacji, czy też nie trzeba by przypadkiem wysokości dotacji skorygować o przychód w projekcie, który de facto obniża nasze koszty. Ja podtrzymuję swoje stanowisko, bo nikt nie odpowiedział na wątpliwości, które wyraziłem i uważam, że w kwestiach zasadniczych jest duży problem, a bagatelizowanie tego i spłycanie do drobiazgów, jak nie wiem, poszczególne elementy wykonania, to jest tylko ucieczka przed problemem, który naprawdę według mnie jest poważny. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani burmistrz. Szanowni państwo, może tak, w zasadzie wiem, co mówię, ale kompletnie nie wiem, co pan słyszy. Proszę pana, odnosiłam się do tego, co pan powiedział na forum, że możemy rozliczyć tą dotację, wykazując tylko wydatki z umowy podstawowej. Przedstawiłam panu wyliczenie, że tej dotacji nie da się w całości rozliczyć, nawet zakładając tak optymistyczną wersję, że ktokolwiek w ogóle w tym momencie będzie chciał z nami rozmawiać o rozliczeniu w wysokościach mniejszych, niż to było zaplanowane. Nie wiem tego, nie wiem i pan też tego nie wie. Jeśli chodzi o kary, to jeżeli mamy się odnosić do kar, no to szanowni państwo, w ogóle dyskutujemy o wydatkach na zero, bo firma ma naliczone kary ponad 67 tysięcy, natomiast prosimy państwa o zwiększenie limitu środków na 60 tysięcy, jeżeli tak byśmy się chcieli do tego odnosić, ale nikt przy realizacji inwestycji nie zakłada takiego wariantu, że nałoży na wykonawcę kary po to, żeby obniżyć wartość inwestycji.
komisji. Nikt niczego takiego nie zakłada. To są rzeczy, które nie wynikały zarówno z naszego założenia, a niestety firma nie była w stanie wykonać tego w czasie umownym. Mówię niestety, bo wolałabym nie naliczać kar i rozliczyć to tak naprawdę w grudniu. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Giewan, proszę. Ja chciałem postawić wniosek o zamknięcie tej dyskusji, bo już za dużo my to powiedzieli, nawet z nadwyżką tego wszystkiego, już nic nowego nie wprowadzimy tutaj. Każdy ma już wie, jak zagłosować i dziękuję. Dziękuję. Panie Andrzeju, nie będziemy głosować wniosku, bo zamykam tą dyskusję. Nie wiem, czy z przewodniczącymi klubów może bym się spotkał, porozmawiać. Bardzo proszę, 10 minut przerwy i zapraszam przewodniczących klubów do siebie.
Szanowni Państwo, wznawiamy obrady po przerwie. Proszę o naciśnięcie przycisku kworum. Pani Ewa, pani radna informowała mnie, że musi opuścić. Informuję, że na sali obecnych jest 14 radnych. Podejmowane uchwały będą więc prawomocne. Przypominam, że jesteśmy w punkcie trzecim obrad, czyli punkt podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Myszków. Myślę, że wszystko żeśmy sobie wyjaśnili. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Proszę Państwa, przepraszam, Pani Skarbnik. Proszę. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam przytoczyć jeden zapis umowy, bardzo istotny. Umowa może być rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy. W tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, jak również w przypadku tu jest akurat o raportach. Niemniej jednak w przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, to co wcześniej wspomniałam, wykonanie umowy uznaje się realizację wszystkich płatności. I tutaj w tej sytuacji taką sytuację możemy mieć w przypadku, kiedy nie będziemy mieć zabezpieczonych środków na zapłatę faktury, a wykonawca wystawi nam tę fakturę. Wie Pani co, ja nie wiem co powiedzieć, bo pewne rzeczy powinny być wcześniej przekazane nam nawet przy uzasadnieniu do projektu uchwały, ponieważ zamknąłem dyskusję, tutaj jakby nowa wiadomość się pojawiła, czy ktoś z radnych chciałby się krótko tylko do tych słów odnieść. Pani Skarbnik. Proszę Pani Beata Pochodnia. Panie Przewodniczący, z tego co powiedziała Pani Skarbnik w tej chwili, zgodnie z zapisami umowy absolutnie grozi nam utrata 450 tysięcy. Jeżeli wykonawca wystawi faktury za roboty, które wykonał i nie zostanie zapłacone, te pieniądze będziemy zwracać. Ja chciałam jeszcze powiedzieć to, o czym rozmawialiśmy na klubie, czyli o tym, że zostały to roboty, padł zarzut, rozmawialiśmy o tym, że zostały to roboty, które zostały wykonane, były robotami, które jakby nie dotykają, nie są w obrębie realizacji tego etapu projektu. Proszę o potwierdzenie, że to jest nieprawda. Są to absolutnie roboty, które dotyczą tego etapu i z tego etapu winny być sfinansowane. Proszę Pani Beata Jakubiec-Bartnik. Pani Skarbnik powiedziała, że pieniądze grożą zwrotowi, jeżeli będą nieprawidłowości. To może odstąpimy od kontroli, bo grozi zwrot 450 tysięcy, a może jeszcze poprzednie, bo będziemy z tego co wiem to rozliczać wszystkie trzy etapy. Jeżeli będą nieprawidłowości, to każdy etap grozi zwrotowi. Jak przy każdej kontroli. Proszę Pan Burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście, Szanowni Mieszkańcy. Odpowiadając na pytanie Pani Radnej Beaty Pochodni, nie wolno nam robić prac z innego etapu w etapie objętym
objętym tą dotacją. Natomiast tak jak w tej dyskusji toczyliśmy, zostały wykonane roboty niezbędne i konieczne do zakończenia tego etapu. To odpowiadając na to pytanie. Jeżeli chodzi o to, co przytoczyła pani skarbnik, oczywiście państwo możecie ten przepis interpretować w różny sposób. My po tym państwa głosowaniu no będziemy dzwonić do instytucji, z którą rozliczamy, ale w umowie mamy wyraźnie taki zapis, który mówi, że jeżeli nie rozliczymy tych płatności, to grozi nam zwrot całej dotacji, nie z przyczyn nieprawidłowości, o których państwo mówicie, tylko z przyczyn nieprawidłowości rozliczenia kontraktu z firmą, która wykonywała ten etap. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Adam Zaczkowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Jeszcze raz przytoczę zapis protokołu, który państwo sporządziliście na okoliczność zwiększenia zakresu robót. Na podstawie szczegółowych oględzin robót komisja stwierdza konieczność wykonania niżej wymienionych robót dodatkowych, nie objętych ofertą przetargową na budowę budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami, etap trzeci, ulica 3 Maja 1542, 300 Myszków. Przecież to ewidentnie świadczy o tym, że są to roboty nie ujęte w tym etapie prac. Więc jak można te roboty, które zostały wykonane, rozliczać w ramach dotacji, która nie obejmuje tych robót? To mi, proszę mi to wyjaśnić. Panie Burmistrzu, zapraszam, bo się pan zgłosił nawet. Proszę państwa, mając projekt, przygotowując pracę przy projekcie, mamy określony zakres robót, które mamy robić. W momencie, kiedy podczas budowy wychodzą okoliczności nieprzewidziane tym projektem, wtedy spisuje się protokół. I w tym protokole macie państwo spisaną informację mówiącą o tym, że to są roboty, które nie figurowały w tym projekcie. Ale to nie oznacza, że one nie były objęte etapem i jeszcze raz mówię, potwierdzamy to, że były niezbędne do wykonania, żeby je zakończyć. No drodzy państwo, możecie nie wierzyć mnie, macie dwie osoby z Wydziału Inwestycji, które to nadzorowały. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo, nie będziemy rozstrzygać, czy coś, nie rozstrzygniemy w tym momencie, czy coś. Bo też nie o to chodzi. Proponuję, żebyśmy przeszli do głosowania. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciwny, kto się wstrzyma od głosu. Za 3 radnych, przeciw 11, za wstrzymujących się 0, brak głosu, 7 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Myszkowa na rok 2023. Z obowiązku się zapytam, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały. Proszę pani radna. Beata Pochodnia. Przepraszam, miałem taki komunikat. Pani Beato, jakiś problem po prostu, tak? Nie, dziękuję pani radna. Złośliwość przedmiotów martwych. Ja myślę, że to jest to samo uzasadnienie. Nie będziemy powtarzać dyskusji. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzyma od głosu. Pan Andrzej. Za 3 radnych, przeciw 11, 0 wstrzymujących się, 0 brak głosu, 7 radnych nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta.
Punkt piąty, zamknięcie sesji. Informuję, że kolejna planowana sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 63. sesji Rady Miasta Myszkowi. Serdecznie Państwu dziękuję. Po zamknięciu obrad sesji bardzo proszę radnych o pozostanie dosłownie na 3 minuty. Chodzi mi o, wpłynęło do nas pismo odnośnie kandydata do PCPR-u i chciałem z Państwem też krótko porozmawiać o kandydatach zespołu do spraw ławników.